Jak po angielsku powiemy nie inwestuj, bądź szczęśliwy? Don't Warren, be happy! Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek i nowy odcinek Biznesu 2.0, czyli tego programu, w którym zastanawiamy się, jak zarabiać więcej, wydawać mądrzej i po prostu lepiej żyć. W zeszłym tygodniu opublikowałem dodatkowy odcinek rzadkiego na tym kanale programu Legendy Biznesu, gdzie opisuję ludzi sukcesu, no i było o Warrenie Buffecie. Natomiast wiedzy na ten temat jest tak dużo i strategii, które ten człowiek stosuje, jest tak dużo, że w tamtym odcinku ograniczyłem się do jego strategii inwestycyjnych, czyli w co inwestuje Warren, w co nie inwestuje, dlaczego tak, kto z Was nie obejrzał tego odcinka, bardzo warto, ponieważ jest tam tona wiedzy od samego Warrena bezpośrednio, ponieważ brałem ją z tego, co on powiedział. Natomiast dziś idziemy dalej do rzeczy niezwiązanych stricte z inwestowaniem, tylko związanych z zarządzaniem pieniędzmi i z zarządzaniem umysłem, ponieważ tutaj również Warren ma tyle ciekawych strategii, które warto zmodelować, czyli wziąć, skopiować, zastosować w swoim życiu. Nie trzeba wszystkich oczywiście, ale naprawdę warto, więc będzie dziś tych strategii sporo, po to, żeby każdy z Was wziął dla siebie te kilka, które chce, które najbardziej czuje, które najbardziej mu odpowiadają na ten moment. I to no, może nie gwarantuje sukcesu takiego jak Warren, natomiast na pewno gwarantuje poprawę, ponieważ skuteczne strategie prowadzą do skutecznych rozwiązań, a nieskuteczne do nieskutecznych, więc całe życie tak naprawdę polega na tym, żeby znaleźć ludzi, którzy mają skuteczne strategie i je skopiować. No i tyle. I wtedy będziesz mieć strategie skuteczne i żeby trochę odcinać się od ludzi, którzy mają nieskuteczne, bo nieświadomie również kopiujemy. W zasadzie najbardziej, bo przecież tak dzieci uczą się od rodziców. Ale o tym będzie później, ponieważ Warren na ten temat również sporo ma do powiedzenia. Ale najpierw dwie petardy. Dwie petardy. Pierwsza petarda jest taka, że na ekspert.pl wbiły właśnie na miękko moje książki, ale w postaci audiobooków, czyli ta oto 48-godzinna doba o zarządzaniu czasem. I te oto nawyki 2.0, jak zmienić swoje życie bez silnej woli, już możesz zdobyć w wersji audio na ekspert.pl. Opierałem się długo, ponieważ uważam, że ciężko się często słucha audiobooków, że one są takie nudnawe trochę i tak dalej. I dlatego miałem warunek dla mojego zespołu, że to musi przeczytać ktoś zarąbisty. Ktoś, kto jest naprawdę w tym mega, mega dobry. No i udało się. I zapłaciliśmy za to dużo więcej, niż gdyby to był losowy jakiś tam lektor. Ale jest Tomek Kućma. Każdy z Was, kto kiedykolwiek był na jakimkolwiek szkoleniu w tym kraju, gdzie przyjeżdżał ktokolwiek z zagranicy, jakakolwiek gwiazda typu Tony Robbins, Brian Tracy, ktokolwiek, to tam na scenie obok tego kogoś stał Tomek Kućma i tłumaczył. To właśnie ten Tomek Kućma. Więc jestem zachwycony, że mam zaszczyt być przeczytany przez taką legendę polskiego rozwoju osobistego. Więc cieszę się bardzo. No i zapraszam. Dobra, fajny jest też Warren Buffett, przynajmniej czasami, więc zastanowimy się dzisiaj nad jego strategiami mindsetowymi i finansowymi. Po pierwsze, został zapytany kiedyś, Warrenie, dlaczego ty ciągle pracujesz? Ty masz człowieku ponad 90 lat, mógłbyś jeździć po świecie, siedzieć na Hawajach, pić drinki, dlaczego ciągle rano przychodzisz do biura i siadasz i pracujesz i tak dalej. No i Warren mówi, no jest oczywiste, że to nie jest dla pieniędzy, ale on mówi, że 75% jego ludzi, bo badają to w firmie, pracuje nie dla pieniędzy, ponieważ on nie lubi pracować z ludźmi, którzy pracują głównie dla pieniędzy. Mówi nawet, że jego menedżerowie zarabiają dziesiątki milionów dolarów rocznie, ale i tak są firmy, które by im zapłaciły 5 razy więcej. I nikt jeszcze w historii firmy nie odszedł. A jak spojrzysz na Warrena, to śmiesz twierdzić zapewne, że historia tej firmy jest długą historią i rzeczywiście tak jest, co oznacza, że coś tam musi rzeczywiście działać. No i Warren mówi, bo ja maluję swój obraz jak Michał Anioł. To jest moja sztuka, to jest moje dzieło. Berkshire Hathaway, czyli ta jego firma, to jest moje dzieło, ja to tworzę, maluję, to jest piękne, wspaniałe. Jak mógłbym wstać rano i nie kontynuować swojego obrazu? To by było niedorzeczne. To jest ciekawe, bardzo wiele osób, które już osiągnęły sukces, przechodzą na tryb taki, no jak już pieniądze masz i za bardzo, no nie będzie to motywować, no nie, bo jak masz fajne auto, no może ktoś chce mieć drugie i siódme, na pewno tacy są, ale dla większości ludzi, no to patrzą na te fajne auto i mówią, no mam. I co dalej? I dalej musi iść inna motywacja.
Właśnie taka. Włącza się tak zwany tryb legacy, czyli dziedzictwa. Czyli tego, że chcą po prostu robić coś fajnego, coś, co po nich pozostanie. Warren też mówi wprost, ja lubię być doceniany. Lubię to. Jak ludzie mówią, Warrenie, stworzyłeś takie imperium, zrobiłeś taki sukces i tak dalej, jesteś najskuteczniejszym inwestorem. Lubię to, mówi Warren i w jego wieku wypada. Widzisz, to jest trochę tak, że on może powiedzieć to, co my wszyscy myślimy, tylko nam nie wypada tak się przyznać, że my wszyscy lubimy taką adorację, my lubimy, jak się nas szanuje, lubi i tak dalej. W internecie jest taka moda, żeby mówić, hej, to mnie w ogóle nie rusza, to mnie nie dotyka ani trochę, co zawsze jest kłamstwem, chyba że ktoś byłby psychopatą, ale gdyby był psychopatą, to by nie robił nic na YouTube'a, ponieważ na YouTubie się zyskuje adorację, więc no, także Warren mówi wprost, lubię to, jak ludzie patrzą, mówią, robimy co roku zjazd inwestorów i przyjeżdża 20 tysięcy osób, wynajmujemy wielką halę i oni patrzą na nie i mówią, tak Warrenie, jak fajnie, fajną rzecz zrobiłeś, jaki ładny obraz namalowałeś, można powiedzieć metaforycznie. Tak to działa, a oprócz tego lubi widzieć efekty swojej pracy, co jest niby takie klisze, nie? Taka oczywistość, że każdy lubi widzieć efekty swojej pracy, ale zobacz, że Warren to stosuje praktycznie, tak? Czyli on robi rzeczy, tak, żeby widzieć efekt i być z tego dumnym. A teraz nie jeden z was sobie myśli, kurczę, no ja chodzę do pracy, gdzie nie widzę swoich efektów i wkurza mnie to od 5 lat. No i nic z tym nie robię. Tak bywa. W związku z czym warto to przemyśleć. I być może to jest też warte przemyślenia dla właścicieli firm. Tak, że pamiętaj, że jak masz różne działy, tak, ten się zajmuje tym, ten się zajmuje tym i te działy ze sobą współgrają, są częścią jednego organizmu, to nie zawsze się tak czują. Tak, i ktoś tylko odpisuje na maile, i on może nie czuć, bo mu firma nie daje odczuć, że on jest częścią tej całości, która bez tego maila by nie działała, albo działałaby znacznie gorzej. On po prostu robi swoją część, tak? Ktoś inny robi grafiki, ktoś inny robi wyceny, ktoś inny robi coś tam i częstym zjawiskiem jest taka izolacja, że, i nie chodzi o fizyczną izolację, bo ci ludzie mogą być 10 tysięcy kilometrów od siebie, to nie jest problem. Też tak mamy w Instytucie Lingwistyki, że połowa firmy, tak naprawdę w zasadzie teraz już więcej niż połowa, jest na Bali, w Indonezji. No i co? No to jest zyliard kilometrów stąd. No i działamy. Natomiast staramy się robić tak, żeby nie było izolacji takiej mentalnej, tak? Że każdy, mimo że każdy robi jakąś część, ten montuje, ten robi grafiki, ten robi to, to żeby wszyscy wiedzieli, jaka to jest część całości i dlaczego bez tej części po prostu to tak jakby wyciąć nerkę, no nie? Jedną to jeszcze z trudem, ale raczej wolelibyśmy uniknąć, a przy dwóch robi się nieciekawie. Także chciałbym, żeby każdy wiedział, że niezależnie czy jest nerką, czy no jelitem, to powiedzmy, że lepiej, żeby nikt nie był, ale czy jest wątrobą na przykład, czy jest serduszkiem, to każdy jest równie potrzebny w tym układzie i w tym organizmie. Ważna rzecz. Więc o tym Warren mówi, że on lubi być doceniany, ale też lubi widzieć efekt i dbać o to, żeby wszyscy widzieli. Lubi też wykorzystywanie talentów innych ludzi, czy magnifikowanie ich, zwiększanie, tak? Że przychodzą ludzie z talentem, czy ze świetnymi skillami tak naprawdę, no ale się marnowali, bo pracowali w jakimś miejscu, gdzie nie było takiej otwartości, pomysłów, możliwości do podejmowania jakiegoś tam ryzyka, czy decyzyjności, a tutaj u niego mogą i to, jak oni wtedy kwitną, cieszy również Warrena, co mnie zupełnie nie dziwi. Myślę, że to nie jest gadka pod publiczkę, ponieważ to jest fantastyczna rzecz i ja to też obserwuję często, jak przyjmujemy kogoś do zespołu i ten ktoś po prostu najpierw tak niepewnie, bo jednak jesteśmy zespołem wariatów, więc u nas wszystko działa trochę inaczej, a jednak, jak się okazuje, dla wielu ludzi to jest właśnie fajne potem, że tu jest takie szaleństwo, że tu wymyślamy sobie nowy pomysł i pytanie nie jest dlaczego, tylko dlaczego nie. Zróbmy. I tyle. Także to jest fajne, jak ludzie rozkwitają rzeczywiście. Kolejna rzecz. Warren rozumie, że miliardy się zarabia poprzez edukację. Czyli albo się uczę, albo jestem głupek i nie zarobię. I to jest to. I dlatego Warren czyta 8 godzin dziennie. Co on to czyta? Książki czyta? Newsy czyta, o dziwo. Też. No i jest na rynku giełdowym, więc być może dlatego jest to bardziej uzasadnione, a być może dlatego, że jest takim optymistą, że w jego przypadku czytanie newsów nie szkodzi. Bo dla większości ludzi czytanie newsów jest mocno, mocno niewskazane. No a Warren widocznie go tam nie rusza nic, więc może sobie czytać. Natomiast czyta oczywiście bardzo dużo raportów firm. On bierze sobie wyciągi, liczby, tak, raporty kwartalne, roczne. I se czyta. I na tej podstawie podejmuje decyzję, w co wchodzi. I mówi, że czasem tak czyta 3 lata i dopiero w trzecim roku w coś wchodzi. I przez 3 lata w nic nie wchodzą.
Rozumiesz to? Przy takiej presji tak naprawdę. No bo jak masz 400 tysięcy inwestorów, którzy w twoją firmę, w twój fundusz wrzucają pieniądze, a ty im mówisz, teraz przez 3 lata nie robię nic. No to jest to mega presja, tak? Ale jakieś to też jest zaufanie do niego, tak? Że jak on mówi, że nie robi nic, to znaczy, że trzeba nie robić nic. Zamiast wchodzić w byle co, żeby tylko było. W każdym razie, Warren czyta, edukuje się i dla ciebie gratulacje, bo skoro jesteś tu, to nie musi być zawsze płatna edukacja, tak? Jesteś tu na darmowym kanale, tak? Bezpłatnym na YouTubie, to znaczy, że się edukujesz, bo to nie jest kanał, gdzie nie wiem, kąpiemy się w piłeczkach z gumy, żeby było zabawnie, tylko to jest kanał stricte edukacyjny dla ludzi, którzy chcą to obejrzeć, inwestują w to dużo czasu, bo tu są długie odcinki i tak dalej, żeby coś z tego mieć dla siebie, tak? Żeby na tym zarobić, żeby wprowadzić tę wiedzę w życie i robić hajsy. I to jest super, to jest fantastyczne i brawo, i szacun, i tak powinno być, więc warto o tym pamiętać, bo bez edukacji nie ma rozwoju, bez rozwoju no nie idziesz do przodu, finansowo, zdrowotnie i tak dalej. Rzeczy się nie udają same. Jest w świecie biznesu taki mit, że dobry produkt to się samo broni, to się sam sprzeda. Bez sensu, to co? To tak samo dobre zdrowie się samo o siebie zadba, dobry związek sam się zadba tak, żeby się nie rozpaść, dobre dzieci się same wychowają, no chyba widzisz, że w tej logice jest dziura. Bez edukacji, bez czytania, oglądania, rozwoju, może podcastów, no każdy tam ma swoje źródła edukacji, ale bez tego nie ma szans, będzie lipa straszna, a z tym z kolei będzie sukces. Warren mówi, że przed 11 rokiem swojego życia przeczytał wszystkie książki o pieniądzach w lokalnej bibliotece. To jest zawzięcie, przed 11 rokiem, rozumiesz to? To jest dopiero ciekawe, ale spokojnie, jeżeli ty masz lat 68 i dziś jest twój pierwszy dzień z rozwojem finansowym i to jest pierwszy materiał tu teraz, który oglądasz, to spokojnie, znamy też takie przypadki, jak choćby twórca KFC, który chyba właśnie w podobnym wieku, koło między 60 a 70 otworzył pierwsze KFC i jak widać wyszło. Ja bym powiedział niestety, bo akurat wolałbym, żeby dorobił się na czymś zupełnie innym, no ale trudno. W każdym razie są przykłady na sukcesy w każdym wieku. No i gra, więc edukacja, rozwój. I co ciekawe, może dlatego Warrena nie ruszają złe newsy, bo mówi coś takiego. Większość newsów jest zawsze zła, a większość faktów w gospodarce jest zawsze dobra. To jest dopiero ciekawe i to jest zrozumienie niesamowite. Jak to skumasz, że faktycznie, jak łączysz wiadomości i fakty, albo nawet YouTube'a, bo to o tym ostatnio też mówię głośno, że nawet na YouTubie, no to co się dowiesz? Koniec świata, Armagedony, wojna, spadnięte samoloty, zabite dzieci, po prostu bida, tragedia, no wszystkie rzeczy, które są najgorsze. Oczywiście większość z tych rzeczy nawet się zdarzyła, bo czasem newsy kłamią totalnie, ale często to jest tak, że te rzeczy się dzieją. No i co? No i taki jest świat. 8 miliardów ludzi, no to jeżeli dziś 350 osób zostanie zamordowanych, no to się dzieje, fakt. I jest to przykre, zwłaszcza dla tych 350, a może jeszcze bardziej dla ich rodzin. Niemniej jednak, w tym samym czasie 7 miliardów 999 milionów 999 9250 nie zabili, czy tam 650, tak? Nie zabili. No ale coś innego im się przyda. No, widzisz, to jest właśnie to, więc większość newsów, które nam sprzedają, są złe, ponieważ ludzie nie oglądają dobrych wiadomości. W Szwecji były testy. Przez 2 czy 3 tygodnie telewizja puściła dobre wiadomości zamiast złych. Wiesz, tu pani została przeprowadzona przez ulicę, tu ktoś przygarnął pieska. No i musieli to zdjąć po 2 tygodniach, bo się okazało, że nikt na to nie patrzy. To trzeba jednak szokować, czy najgorsza zima przed nami, czy umrzemy z mrozu, czy po prostu będzie tragicznie i tak dalej. To działa, na tym się zarabia, każdy chce zarabiać, media też chcą zarabiać, więc puszczają takie rzeczy. To wcale nie musiało być tak, że jak przez 2 lata czaskali codziennie tymi czerwonymi liczbami, ilu tu rzekomo umarło na COVID, to że to musiał być element jakiegoś większego rządowego spisku. Mogło równie dobrze być tak, że mieli badanie, że to działa, ludzie jak widzą te czerwone liczby, to o tym mówią, wkurzają się tym, niektórzy się tym boją, tego boją, innych to irytuje i super, i wszyscy tam wchodzą. Tak to po prostu działa. To tak jak masz jakieś głupie programy, typu tam, nie wiem, Hotel Paradise to się nazywa, czy Love Island. Słyszałem, że są takie rzeczy, choć ja się zatrzymałem na etapie rozwoju telewizji, który się nazywał Warsaw Shore. I wtedy stwierdziłem, że to już jest pewien punkt krytyczny, ale dowiedziałem się, że idzie to dalej.
gdzie po prostu wszyscy ze wszystkimi ogólnie uprawiają wszystko. Tylko gadzi jeszcze nie uprawiają, a szkoda może. W każdym razie, no i co? I teraz pytanie, czy cywilizacja na tyle upadła, że ludzie się tak zachowują? Czy właśnie to jest wręcz przeciwnie? Że cywilizacja jest w na tyle dobrej kondycji, że ludzie z przerażeniem i szokiem oglądają to, bo nie mogą uwierzyć, że coś takiego się dzieje. Że jak to? To ktoś tam poszedł do telewizji po to, żeby przespać się z każdym i żeby to nagrali? I to, że ludzie milionami to oglądają, to jest dobra wiadomość. Bo większość z tych ludzi ogląda to nie na zasadzie o, to moi idole, tylko na zasadzie nie mogę, nie wierzę. Naprawdę muszę to obejrzeć, żeby zobaczyć, że to się naprawdę dzieje. Naprawdę pogadaj z ludźmi, którzy kojarzą w ogóle tego typu programy, że oni wszyscy oglądają to bardziej z niedowierzania niż z jakiejś takiej wielkiej pasji. I to jest bardzo dobra wiadomość. Więc podsumowując, Warren mówi, newsy w większości są złe, a tymczasem w gospodarce, w ekonomii większość wiadomości jest dobra. Bo cały czas ludzie pracują, a ludzi jest więcej, więc pracują bardziej, więc wartość tworzą większą, więc świat się rozwija. I oczywiście ten wykres do góry, to on zawsze idzie tak trochę koślawo, ale ogólnie to idzie do góry. I w zasadzie to musi iść do góry. Bo tak naprawdę, jeżeli ludzie pracują, rozwijają gospodarkę, harują wręcz bardzo często, zwłaszcza w krajach takich jak Polska, gdzie co do zasady się haruje, tak? Tu nikt nie marudzi. Tu tylko przychodzi jakiś polityk i tam pitoli, że 4-godzinny dzień pracy zróbmy, ale nikt mu nie wierzy. Wszyscy wiedzą, że ściema na resorach pod wybory, a we Francji już by było, o, brawo, o, wspaniale, pachwę. No i tyle, więc mamy naród, który haruje, który dopiero poznał kapitalizm i w związku z tym nie psioczy na niego. I to jest gwarant praktycznie sukcesu, że tego, że obojętnie co by się tam było, zadziało, że wyłączą prąd na 2 dni, a węgiel będzie drogi, to ci Polacy i tak sobie jako naród poradzą i będzie dobrze. No tak jest. Warren wprawdzie o Polsce dużo nie mówił, choć trochę mówił, ale ogólnie o tej zasadzie, że tam, gdzie ludzie pracują, to ekonomia jest dobra i nawet jak jest chwilowa recesja i tak dalej, to spoko, to przeżyjemy. Do tego zresztą, do recesji zaraz zresztą dojdziemy. Ciekawa jest produktywność Warrena, ponieważ Warren nie ma komputera na biurku, a smartfona dopiero ma od bodajże 2 lat, jak dostał od Tima Cooka iPhone'a 11, z którym to też się nie rozstaje, w sensie takim, że nie upgrade'uje na kolejny co roku. Natomiast nie używa dużo i mówi, że tylko do dzwonienia, czyli w sumie no, różnica jest tylko taka, że teraz dzwoni z iPhone'a, a wcześniej dzwonił z takiego jakiejś Nokii kuloodpornej, którą miał przez 10 lat i do niczego innego telefonu nie używa, mówi, że raz w życiu wysłał maila i nie umiałby tego powtórzyć, a jeżeli potrzebuje jakiejś książki, bo chce zamówić sobie na przykład, Warren siedzi i mówi, no przeczytałbym Nawyki 2.0, jak zmienić swoje życie bez silnej woli, to robi to tak, że mówi swojemu asystentowi, mówi tam John, zamów mi tam na ekspertia.com.pl Nawyki 2.0. No, jeszcze nie mieliśmy zamówienia od Warrena Buffetta, ale kto wie, może w końcu zrozumie, że ta wiedza jest mu bardzo potrzebna. W każdym razie, śmieszki, heheszki, ale bardzo, widzisz, jest taki wolny od dystrakcji, tak? Bo ktoś by pomyślał, no dobra, jowity dziadek, jowity to się mówi, jowialny dziadek, jowity może też, nie wiem, co on tam z kim, a nieważne. W każdym razie, jowialny dziadek, no to wiadomo, że tam nie za bardzo telefoniczny i komputerowy, ale może to jest właśnie taki świadomy wybór, bo przecież badania też pokazały, że niezależnie od wieku ludzie w podobnym czasie uczą się obsługi sprzętu. Jedyny powód, dlaczego 10-latek, jak dostanie Maca, a miał zawsze Windowsa, to ogarnie go delikatnie szybciej niż 80-latek, nie wynika z wieku, tylko z doświadczeń, czyli że ten 80-latek prawdopodobnie przez ostatnich 10 lat nie używał Windowsa, a ten 10-latek używał. I to jest jedyna różnica. Czyli nie chodzi w ogóle o wiek, o tam mózg zepsuty, pierdoły, tylko o doświadczenie, że ktoś miał większe w tym doświadczenie, bo urodził się w dobie internetu i tyle, a tamten zaraz to nadrobi. Więc to jest pocieszające dla każdego coś miłego. Warren też by to ogarnął, ale stwierdził, że nie chce, ponieważ po co? Skoro może to zlecić i skupić się na czytaniu, na rozwoju, na raportach rocznych, na analizowaniu tych rzeczy. To dopiero by było. Wyobrażasz sobie swoją pracę bez takich dystraktorów ciągłych? Bez tego, że masz komputer, na którym ciągle cię kusi, że wejdziesz w Google'a albo na YouTube'a, albo gdzieś tam, albo ktoś napisze na WhatsAppie i wyskakują powiadomienia, nie mówiąc już oczywiście o smartfonie, bo tam to już w ogóle jest feeria powiadomień. Także tak to działa. Warren tego nie ma, więc ma zobacz, ile czasu i energii na inne rzeczy.
To jest niesamowite. To jest tak zwane deep work. Jak ktoś chce się przekonać do tego, że warto, to polecam książkę Cola Newporta, zwaną Deep Work właśnie. Po polsku będzie, nie wiem jak się nazywa polska wersja, no ale pewnie głęboka praca. Tak by pasowało. No, w każdym razie znajdziecie bez problemu. Cal, Newport, bardzo dobra pozycja. Także to jest konkretna rzecz. Kolejna rzecz dotyczy dzieci. Warren mówi, ograniczony spadek. Czyli jasne, jestem 6. najbogatszym człowiekiem na świecie, moje dzieci są ustawione i nie będziemy udawać, że nie. Nie będę ich wysyłać do Kongo, żeby klepały biedę i w slumsach gdzieś się uczyły życia, bo też po to zarabiałem, żeby dzieciom było lepiej. Natomiast, i to jest ciekawy cytat Warrena, Warren mówi tak, chcę dać dzieciom tyle, żeby mogły spróbować z tym, cokolwiek wymyślą, ale nie, by mogły niczego nie spróbować. Rozumiesz to? Czyli jak dziecko przyjdzie, powie, otwieram restaurację, to Warren mówi, dobra, dajesz, jestem twoim inwestorem. Ale jak powiesz, że nic nie otwierasz, to trudno. Warrenik nie ma przelewiku. Ja, Warren, nie mam komputera, sorry, nie mogę ci zrobić przelewu, nie wiem jak. Pech. I to jest podejście Warrena do dzieci. Jakieś niesamowite, tak? Czyli jak chcesz zrobić biznes, nawet jak on będzie głupi, bo to Warren sugeruje, że to nawet jak coś będzie takiego, że Warren by nie zrobił, że tak powiem. Tak? Czyli ja tu wymyślam przykład restauracji, on takiego przykładu nie daje, no ale ja sobie wyobrażam taki przykład, nie? Że przychodzi do zarobionego rodzica, przychodzi dziecko i mówi, otworzy, czy już nie dziecko, ale nastolatek i otwiera restaurację. No i rodzic, jak jest ogarniętym biznesmenem, to wie, że szansa w restauracji jest tragiczna na sukces, ale nie żeby się nie dało, ktoś ma lokal w centrum Sopotu, no to się pewnie uda, ale ogólnie restauracja jest świetnym sposobem, żeby zbankrutować. Naprawdę mało znam lepszych, poza oczywiście kredytami, ale zazwyczaj restauracje też się robi na kredyt, więc proszę, dwa w jednym, to masz gwarancję prawie, że. No w każdym razie i przychodzi, no i Warren by powiedział, dobrze, zrób, nawet jakby miał w głowie, że ja pierniczę, no to te pieniądze to idą na straty, ale jeżeli to są straty takie edukacyjne, tak, że to jego dziecko założy tą restaurację i się przejedzie na tym, zobaczy jakie to są trudy, ile tam się haruje, jakie tam są hardkorowe problemy w tej gastronomii i tak dalej, i to potem plajtnie, to będzie, to nie będą pieniądze stracone tak naprawdę, to będzie dosyć drogie, ale jednak bardzo dobre szkolenie biznesowe. Natomiast jak dziecko powie, Warrenie, jesteś miliarderem, no to może będę jeździć, zwiedzać świat, to Warren powie, ale to ja jestem miliarderem, nie ty. No i tyle. I to jest bardzo zdrowe, fajne podejście. Kiedyś Warren Buffett kupił bardzo dużą część udziału w firmie pani Graham, niejakiej. Tej samej, która była spadkobierczynią po Benjaminie Grahamie, czyli najbardziej znanym niegdyś inwestorze, a przynajmniej autorze najbardziej znanej książki o inwestowaniu, czyli Inteligentny Inwestor. No i właśnie jego firma została odziedziczona przez panią Graham i Warren kupił za 10 milionów dolarów udziały w tejże firmie. A pani Graham nie znała Warrena, nie wiedziała, kim on jest, a za 10 milionów dolarów kupił dużo tych udziałów, więc trochę zaczęła się bać, no bo nagle on zaczął być decyzyjny. Czyli wyobraź sobie, że ty masz jakąś firmę i nagle obcy facet zaczyna być w niej decyzyjny, nie widziałeś człowieka. I Warren rozumiał to. I to jest ciekawe, umiejętności interpersonalne Warrena Buffetta. Wiesz, co zrobił Warren Buffett po tym? Czyli z jednej strony zaplanował, poczytał raporty, stwierdził, dobry biznes kupuje, a z drugiej rozumiał, że to jest długofalowa inwestycja, jak to u Warrena, zawsze perspektywa co najmniej 10 lat, więc zadzwonił do pani Graham i mówi, pani Graham, właśnie kupiłem kilka procent pani firmy, i musi pani wiedzieć, że nie chce zrobić nic złego. I stać mnie na to, żeby kupić większość tej firmy, ale jeszcze tego nie robię, choć chciałbym. Na razie chciałbym, żebyśmy się spotkali, pogadali, żebyśmy ocenili, żeby pani mnie oceniła, czy ja jestem dobrym człowiekiem, czy ja tą firmę kupuję, żeby zrobić jakieś, nie wiem, wrogie przejęcie, jakieś krzywe akcje, sprzedać drożej z zyskiem, czy żeby faktycznie ta firma się rozwijała i żeby jej też pomóc, żeby na wieki i pani, i ja, żebyśmy zarabiali więcej. I tak się też spotkali, na tym spotkaniu Warren jej powiedział, niech pani weźmie swoich najlepszych prawników, niech oni napiszą taką umowę, że nie wolno mi kupić więcej akcji, dopóki pani osobiście tego nie zatwierdzi, bo na wolnym rynku ja oczywiście mogę chcę kupić większość tej firmy dzisiaj, stać mnie, ale chciałbym poczekać, aż pani mi zaufa, więc niech pani zagada z tymi prawnikami, niech napiszą taką umowę i ja to podpiszę, że nie wolno mi kupić więcej, dopiero jak będzie zielone światło, to wtedy.
proszę, jakie to są jaja i jednocześnie jaka uczciwość, taka otwartość, tak, że pokazujesz ludziom ręce, można by tak powiedzieć, tak, że nie chcesz nic złego zrobić, nie chcesz ich krzywdy, że robisz coś dla ich dobra, jesteś gotowy podpisać dokumenty, które będą to udowadniały. Bardzo mądra rozgrywka. I to oczywiście zadziałało, rozwijali razem tę firmę przez lata, nawet podobno jakimś romansem się to skończyło, więc trochę może przesada, ale w każdym razie, jeżeli chodzi o podejście biznesowe, to, że zagrał w bardzo otwarte karty, zadziałało skutecznie, no i rzeczywiście później w zasadzie stał się właścicielem, można powiedzieć, tej firmy, także zadziałało to. Natomiast to, co nie zadziałało, to to, że Warren Buffett kupił kiedyś firmę produkującą tekstylia. Ciuszki jakieś tam, miał fabrykę taką i tak dalej. I to nie działało, był wkurzony, tracił pieniądze. Na początku coś nawet zarabiał, ale potem było coraz gorzej. I myślał, że rozwiązaniem tego problemu jest kupić drugą firmę tekstylną, po to, żeby uzupełnić asortyment i tak dalej. Więc wydał kupę kasy, stracił większość i mówi dzisiaj, że tak, to była zła decyzja. Ale dlaczego? To jest ważne, bo tu jest cały ten mindset. Bo to, jeżeli branża jest słaba, to się w nią nie wchodzi. Proste, to jest niby tak oczywiste. Ale zobacz, no ludzie na przykład wyczaili, że skoro tyle restauracji upadło przez pandemię, to teraz jest tyle restauracji na sprzedaż, to będą je kupować. Kupię sobie restaurację, jest dobra okazja. A Warren by powiedział, jeśli branża jest słaba, to się w nią nie wchodzi. Proste. To jest branża, to jest kwestia branży. Oczywiście w restauracji zawsze można coś wymyślić, można robić tylko na dowóz, żeby mieć niższe koszty. Jak ktoś jest pasjonatem, kucharzem, uwielbia to, no to pasji nie ma co zatrzymywać i tak dalej, ale dałoby się wymyślić parę innych modeli niż restauracja na peryferiach i zastanawianie się, jak utrzymać 8 albo 15 pracowników, mając jeszcze czynsz 10 koła. Mądre, acz brutalne słowa. Jeśli branża jest słaba, to się w nią nie wchodzi. I tak po prostu jest. Idziemy dalej. Ciekawe podejście. Wiele razy Warren daje taki cytat w odpowiedzi na różne pytania w różnych wywiadach. W taki lub inny sposób znajdziemy mądre rozwiązanie, bo okoliczności są dobre. Rozumiesz to obojętnie, kiedy z nim gadali. Gadali z nim, jak się zaczynał kryzys 2008. On mówi tak albo inaczej, znajdziemy rozwiązanie, bo okoliczności są dobre. COVID, pandemia. Pytali go, czy teraz recesja, turbo, straty i tak dalej. On mówił, nie wiem co będzie, nie znam się, ale tak albo inaczej znajdziemy mądre rozwiązanie, bo okoliczności są dobre. I tak gada zawsze Warren. Być może to jest powód, dlaczego on pijąc codziennie kole i jedząc czasem na śniadanie Oreo, dlaczego on żyje 92 lata. Bo jest jeszcze optymizm, czyli zamiast kortyzolu jego organizm się zasila endorfinami, dopaminą i tak dalej, bo to jest człowiek radosny, wesoły i pewien tego, że będzie dobrze, że okoliczności są dobre, że ogarniemy. Ja też wiele razy to widzę w swoim życiu, że i ty też pewnie, że nieraz się wydaje, że to już jest koniec świata, a potem się okazuje, że nie dość, że końca świata nie było, to jeszcze był to początek. Przecież jak się pandemia zaczynała, to ja myślałem, no już koniec. To jest ten moment, kiedy i ja, i ludzkość zakończyliśmy swoją przygodę. Jak te lockdowny zaczęli wprowadzać, zamykać lasy, no mówię, to jest to. To już po prostu nic dalej nie ma. A się okazało, że ja na tym jeszcze nieświadomie, znaczy niecelowo zarobiłem. Tak, bo się okazało, że przez te lockdowny ludzie się zaczęli edukować. No, ja mam firmy edukacyjne, tak, języki, książki i tak dalej. No i proszę, i obroty nam skoczyły wręcz drastycznie, można powiedzieć. No i tyle. Oczywiście było za tym też dużo różnego rodzaju cierpienia, tak? Że trzeba było psychicznie wytrzymać ten czas i tak dalej. No ale tak patrząc liczbowo, to było całkiem przyzwoicie. I wiele razy takie rzeczy się zdarzają, tak? To jest ten case, jak rzuca cię chłopak albo dziewczyna i mówisz, to jest najgorszy dzień mojego życia, a 5 lat później siedzisz z innym chłopakiem lub inną dziewczyną i mówisz, ja pierniczę, tamten dzień to był najlepszy dzień mojego życia. Dobrze, że tam to się skończyło, bo byłaby lipa. No i tak to działa w życiu, no nie? Także w taki lub inny sposób znajdziesz mądre rozwiązanie, bo okoliczności są dobre. Kolejna mega ważna rzecz, którą mówi każdy człowiek sukcesu. Otaczanie się ludźmi lepszymi od ciebie. To cię ciągnie w górę, to jest najłatwiejszy, bardzo często bezpłatny sposób na rozwój. I w dodatku druga część tej samej monety, druga strona to jest wywal tych, którzy cię ciągną na dno. Bardzo ważna rzecz.
bo często masz ludzi, nie zawsze się da ich wywalić, tak? Bo dla kogoś to będzie współmieszkaniec. Jeżeli to jest współlokator, bo jesteś studentem i masz zamulacza albo ćpuna jako współtowarzysza, poszukaj innego pokoju. Natomiast jeżeli masz lat 17, mieszkasz z mamą i to twoja mama na każdy twój pomysł reaguje żyganiem, to trudno, to trzeba wziąć na klatę. To też nie jest tak, że bez tego to ojej, to wszystko będzie wina mamy, jak tobie nie wyjdzie. Nie, 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 bez przesady. Chodzi tylko o to, żeby ogólnie w większości mieć wokół siebie ludzi, którzy cię wspierają, którzy są rozwojowi najlepiej, którzy są lepsi od ciebie, czyli zarabiają więcej albo są zdrowsi, lepsi w zdrowiu, tak? Bo to też może w tą stronę iść, tak? Czyli ktoś nie musi być bogatszy, ale może być bogatszy w zdrowie, lepiej ogarniać, tak? Być bardziej konsekwentny w ćwiczeniach. Takich ludzi też wokół warto siebie mieć. Albo na przykład związki. Ja na przykład pozdrawiam ludzi, którzy zostali już moją rodziną jakiś czas temu, przez to, że się tak dobrze dogadywaliśmy. Pozdrawiam Magdę i Norbiego. I to są ludzie, że zawsze jak my się z nimi widzimy, to patrząc na to, jak oni świetnie budują związek, czyli oczywiście się kłócą i dosrywają sobie jak każde małżeństwo, ale jak zawsze to wszystko obracają tak szybko. To nie chodzi o to, że obracają, bo każde dobre małżeństwo prędzej czy później każdą kłótnię obróci w coś dobrego, ale im to zajmuje minutę. Rozumiesz to? Ktoś komuś dosra, robi się nieciekawy, już taka napięta atmosfera się robi, a ta druga osoba przywali takim tekstem i mówi, no i właśnie za to ty mnie kochasz, że jestem taki nieprzewidywalny. Norbi, ty znowu wydajesz tyle pieniędzy, kupiłeś jakiegoś kłada, jesteś nieodpowiedzialny, nie powiedziałeś nic, za plecami kupiłeś, ty jesteś normalnie cham. To ja chcę w takim razie se pojechać z koleżankami na wycieczkę i też se wydam pieniądze. A on mówi, no widzisz, ty mnie za to kochasz, że jestem taki tutaj niekontrolowalny, taki twój rozbójnik. I przytula i cał. Niesamowite, to jest wspaniałe i uwielbiam się otaczać takimi ludźmi, bo to jest niesamowita inspiracja. I to jest to. I Warren, gdyby znał Norbiego i Magdę, też by z nimi chciał siedzieć, pewnie dlatego jakby tak miał, to by się nie rozwiódł. I tyle. Także tak to działa. I dlatego też, jak Warren Buffett miał swojego idola, Benjamina Grahama, idola od inwestowania, to proponował mu tak zwane terminowanie, czyli pracę u niego za darmo. Benjamin Graham się nie zgodził, bo powiedział, że nie potrzebuje, ale sam pomysł był niegłupi i bardzo często to się zdarza, że warto wręcz zrobić coś za darmo. Od razu mówię, my takich ofert też niestety odmawiamy. Mówię niestety, dlatego że to byłoby win-win, jakbyśmy przyjęli tam na przykład 10 osób do zespołu, żeby działały po to tylko, żeby się rozwijać, żeby działać z nami na Signalu. Byłoby to win-win, wiem, że te osoby by na tym zarobiły takie doświadczenie, które by dla nich zyskało dużo. No a my byśmy mieli ludzi, którzy działają, pracują i tak dalej, ale niestety nie robimy tego, ponieważ jest jeszcze kwestia marketingowo-PR-owa. A w Polsce to, żeby ktoś dla kogoś za darmo pracował, wygląda bardzo źle. I jest podchwytywane przez różnego typu socjalistów, którzy nie kumają tego, że ktoś dla kogoś za darmo pracuje, to widocznie nie jesteśmy Koreą, tylko sam zdecydował, że ma z tego inną korzyść. No ale nie pogadasz, to jest za duże ryzyko, więc nie. Także jak już pisaliście maila do nas, to niestety, ale regularnie zatrudniamy za kasę, także spokojnie. Będzie niebawem na pewno jakaś rekrutacja. No, ale tak czy inaczej, tego typu terminowanie jest bardzo często. Mi się również zdarzało pracować dla kogoś za darmo, przez pewien czas realizować różnego typu projekty i w zasadzie to nigdy nie było za darmo. To tylko było bez pieniędzy, ale zyski były niesamowite. Więc to jest dobra rzecz. I znam wielu ludzi, którzy się po prostu tak zakręcili, tak, że jest dobra firma eventowa, robi fajne szkolenia, sprowadzają ludzi z zagranicy i oni tam chcą być wolontariuszami po to, żeby się z tym obić, tak, z tą rzeczywistością, z tym, jak to się rozwija i jak się działa i tak dalej. Także nie głupi pomysł i dlatego bardzo ważne jest to stare powiedzenie, że zarabiasz pewnie tyle, ile średnia z 5 twoich najbliższych znajomych. No może to nie jest dokładnie co do złotówki, tak, ale ogólna zasada myślę, że dokładnie tak funkcjonuje, także warto. No i co? I Warren Buffett, dla niego biznes to jest gra. Biznes i inwestowanie też. On mówi, że ta gra to zawsze wychodzi inaczej niż przypuszczałeś, tak? Czyli ty masz jakieś założenia, coś tam sobie wymyśliłeś, jak to będzie, a potem i tak wychodzi inaczej. I on mówi, dzięki temu ta gra jest taka fajna. Jemu to się podoba, że to jest super. I on mówi, że właśnie ta gra i tak wyjdzie na dobre, jeżeli będziesz się do niej umiał dostosowywać, tak? Czyli zamiast płakać, to po prostu gra, ty grasz, no. Grasz, jesteś na meczu, no to grasz, a nie się załamujesz. Wyobrażasz to sobie? 4. minuta meczu, wbili im gola,
A oni mówią, no to schodzimy z boiska, idziemy płakać. Nie, oni tam poszli grać. Grać, dobrze się bawić oczywiście, wygrać. Ale żeby wygrać, to oni nie mogą zejść do szatni, tylko grają dalej. I tyle. Kolejna rzecz. Warren pyta bardzo często swoich, znaczy pyta, bardziej testuje na różne inne sposoby, czy oni kochają biznes bardziej od pieniędzy. Mówi, i w ogóle w swoich wykładach różnych też tak mówi, czy ty kochasz bardziej biznes od pieniędzy? Bo jeżeli tak, to będziesz mieć sukces. Jeżeli nie, to pary zabraknie. Bo motywacja finansowa, ona działa, tak? Ona jest super, żeby zacząć i tak dalej, ale mówi, na pewnym etapie to nie wystarczy po prostu, bo jak jest kolejna zarwana noc, albo kolejny weekend w biurze i tak dalej, no to pieniądze nie wystarczą, bo w którymś momencie siedzi człowiek w ten weekend w biurze, czwarty z rzędu na przykład, i mówi, co jest dla mnie ważniejsze, rodzina czy te pieniądze, które mogę w ten sposób zarobić? I oczywiste jest, że stwierdzi, że rodzina. I wtedy, ale znowu, żeby ten biznes nie zbankrutował, to przez jakiś czas on jednak musi być w tym biurze. Co oznacza, że musi być inna motywacja, większa. Zrozumienie na przykład, że ta rodzina też niebawem będzie miała lepiej, jeżeli ten biznes wyjdzie. I że oni w ogóle, on i oni będą mieli wszyscy lepsze życie przez długie, długie lata, spijając śmietankę, że tak powiem, czyli korzystając z tych efektów tej pracy dzisiejszej, trochę może nadmiernej. Więc to jest ważne. On mówi, jak zatrudnia ludzi, to też sprawdza, bo jak oni kochają pieniądze bardziej, czyli przychodzą dla pieniędzy, tak, bo u Warrena się dobrze płaci na przykład, to on wie, że za pół roku będą gdzieś indziej, gdzie się więcej płaci, a zawsze będzie ktoś płacić więcej, no bo to jest konkurencja, na tym przecież polega. Natomiast nie da się zrobić tak łatwo konkurencji do kultury organizacyjnej, tak zwanej górnolotnie, czyli tego po prostu, jak fajnie się bawicie w zespole. Jeżeli ktoś jest w twoim zespole, bo ty jesteś fajny, bo wy jesteście fajni, bo to jest fajny zespół, to nawet jeżeli zaproponują mu gdzieś więcej, to prawdopodobnie nie odejdzie. Bo ludzie się wolą dobrze bawić, niż zarabiać największe możliwe pieniądze. To jest dziwne, bo intuicyjnie się wydaje, że każdy chciałby zarabiać jak najwięcej, ale to tak wcale nie jest. Także tak to działa. A propos rozwoju, Warren Buffett kiedyś zrozumiał, że jak chce być inwestorem, ale nie jednostkowym, czyli nie sam inwestować, ale też pozyskiwać inwestorów, tak jak dziś ma ich ponad 400 tysięcy w swojej firmie, to musi tych ludzi umieć przekonywać, czyli musi umieć gadać. I chciał też się dzielić wiedzą, bo jak się tylko czegoś dowiedział o inwestowaniu, chciał to też mówić innym, a wiedział, że nie umie tego robić, więc zapisał się po prostu na szkolenie z wystąpień u Dale'a Carnegie'ego. No i tam poszedł, się nauczył wystąpień, ćwiczył, wychodził na scenę, stresował się, wychodził przed tłum i się nauczył. I dzisiaj dlatego jego wywiady, wystąpienia i tak dalej są takie ciekawe, fajne, porywające. Nie dlatego, że ma naturalną charyzmę, tylko że ma wyuczoną charyzmę. To jest dobra wiadomość dla wszystkich z was, którzy albo występują, albo zmagają się z jakąkolwiek inną umiejętnością, którą chcieliby mieć, a myślą, że nie mają talentu. To często tak ludzie w językach na przykład mówią, jak my mamy klientów na języki, to jest klasyk. Klasyka gatunku. Że oni mówią, ale ja to chyba nie mam talentu. Badania dowiodły, że nie ma czegoś takiego jak talent językowy i potem oni na naszej platformie się przekonują, że faktycznie da się. I Warren jest przykładem, że można nie mieć talentu do wystąpień, a potem się tego nauczyć i świetnie występować do końca życia. Także kwestia rozwoju, uczenia się i działania. Działania bardzo konsekwentnie, ponieważ Warren co roku wysyła list roczny do swoich inwestorów i wysyła już ponad 60 ich wysłał. Roczny list, rozumiesz? Czyli od 60 lat on cały czas co roku wysyła analizę inwestycji do swoich inwestorów i on od 60 lat praktycznie nie zmienia strategii inwestycyjnej. To jest dobre. Pogadaj z inwestorem kryptowalutowym, który co 2 tygodnie ma inną strategię. A Warren jedzie. Ciągle to samo i dlatego jest miliarderem. I to jest ciekawe. Warrena bardzo często pytają o różne rzeczy, więc również o rzeczy, które go nie dotyczą. Na przykład jak zaczynał się COVID, to go pytali, jak myślisz, czy te lockdowny to jest dobry pomysł, czy będzie szczepionka, czy szybko, czy wolno, czy to w ogóle pomoże i tak dalej. A Warren mówi, ja nie wiem. Ja jestem inwestorem. Jak będzie inwestycja, i to długoterminowym, więc nie wiem, co będzie za tydzień, co będzie za pół roku, nie wiem, czy będzie szczepionka, czy lockdown to będzie dobry efekt, czy bo za mojego życia nie było lockdownu, więc nie wiem, czy to w ogóle może w czymś pomóc. Nie wiem, nie odzywam. Spytajcie eksperta od lockdownu, o szczepionki spytajcie gościa od szczepionek, o recesję spytajcie gościa od recesji. Jak chcecie wiedzieć, czy za tydzień akcje pójdą w dół, spytajcie tego, który się zajmuje
akcjami w perspektywie krótkoterminowej, bo to nie jestem ja. Mnie interesuje to, że za 10 lat akcje będą szły do góry, a uważam, że tak, bo amerykańska gospodarka jest fantastyczną gospodarką, działa w kapitalizmie i będzie szła do przodu. Więc na takie pytanie odpowiem, a na inne nie odpowiem, bo się nie znam, nie wiem i tak dalej. To jest niesamowite. W naszej kulturze bardzo trudno się przyznawać do tego, że czegoś nie wiemy. Tak, zawsze jednak się jakoś tam szafuje tymi odpowiedziami i tak dalej, rozmawia się z ludźmi, wiemy wszystko o piłce nożnej, tak, o polityce również. Ja zauważyłem ostatnio u siebie takie dojrzewanie do tego, żeby coraz częściej mówić, że nie wiem, no, są rzeczy, na których się nie znam i tyle. I coraz lepiej mi z tym, tak naprawdę, że tak, rozumiem biznes, myślę, że całkiem nieźle, że takie zasady, że nawet jakby mi kazali robić restaurację, to udałoby się albo nawet jakoś na niej zarobić, albo przynajmniej zbankrutować w sposób kontrolowany, czyli w taki, że nikt by z długami nie został. Więc, a w dowolnym innym biznesie to bym wiedział, jakimi zasadami się kierować, żeby ogólnie działało to dobrze. I w jednym pewnie, w zależności od potencjału, dałoby się zarobić tysiące, a w innym miliony, no ale ogólnie kumam to. Kumam też języki, w tym się czuję mocny, wiem jak działają, jak nie działają, które metody trzeba stosować. I w zasadzie tyle. I zrozumiałem, że więcej kumać nie muszę. I że nie powinienem dawać rad o zdrowiu, o geopolityce, o różnych innych rzeczach, bo to nie moje dziedziny i spoko. I jakby tak każdy zrozumiał, to zobacz, jakie byśmy mieli ciekawe czasy, tak? Że byliby, tylko ludzie by się odzywali w tym, o czym wiedzą. No i już. I o tym by gadali. Więc każdy od każdego by się chciał uczyć, zamiast każdego przekonywać. Także Warren mówi, miej pewność wewnątrz twojego koła kompetencji, czyli jak jest twoja dziedzina, to idziesz na całość, musisz mieć tu jaja i robisz to dobrze. I musisz sobie przed lustrem powiedzieć, tak, człowieniu, ty to robisz dobrze. Natomiast na zewnątrz to się w ogóle nie odzywaj. I wtedy będzie idealna sytuacja. Wielu ludzi ma dokładnie odwrotnie, tak? Czyli na zewnątrz tematy, na których się nie znają, to oni wiedzą. Gadają po prostu, są pewni. A w tym, czym się zajmują od 10 lat, na przykład zawodowo, to mają wątpliwości, zastanawiają się, czy to, co robią, co jest dobre, nie wierzą w siebie i tak dalej. Warto odwrócić to i będzie dużo, dużo lepiej. I dlatego Warren mówi, że sukces to jest intelekt plus pewność siebie. Te dwie rzeczy. Jak masz intelekt, czyli rozwijasz się, edukujesz, po prostu zaczynasz być łebski w swojej dziedzinie i do tego dodajesz pewność siebie, wtedy zarabiasz miliony. Jak jednego z tych czynników brakuje, czyli masz zarąbistą pewność siebie, ale nie masz wiedzy, kompetencji, to nic ci nie pomoże. Natomiast w drugą stronę, jeżeli masz świetny intelekt, dużą, potężną wiedzę, ale brakuje ci pewności siebie, żeby z tym wyjść, zacząć to sprzedawać i tak dalej, to też nie zarobisz i sukcesu nie będzie. Więc dwa elementy. Dużo edukacji, ale Warren bardzo często mówi, że ta edukacja nie musi być szkolną edukacją. To nieważne, to nie musi być, po prostu być szkoła, bo szkoła wcale nie jest jakaś wybitna w edukowaniu ludzi. Warren też na to zwraca uwagę, ale o tym pewnie też za chwilę. W każdym razie, jeżeli chodzi o zarządzanie ludźmi, o taki leadership, o to jak Warren pracuje nie tylko z ludźmi, których zatrudnia, bo ich jest bardzo mało, tak? Jest ich 15. 15 osób pracuje bezpośrednio z Warrenem, natomiast w jakim sensie Warren zarządza też inwestorami, tak? Bo jak ma 400 tysięcy inwestorów, no to Warren zarządza nastrojami, tak? Presją, tym, że oni chcą zysku, czasem szybszego niż się da i tak dalej, więc to też jest zarządzanie ludźmi. I Warren mówi tak, chcę, żeby ludzie wokół mnie mieli pozytywne doświadczenia. Po prostu. I mówi, że sukces, i to mówi w wielu miejscach, sukcesu się nie mierzy tym, ile milionów czy miliardów w jego wypadku zarobiłeś, tylko tym, ilu ludzi cię kochało. To jest miarka sukcesu, która przy okazji też, jego zdanie, wpływa pozytywnie na biznes, bo jak do wspólników, do innych ludzi podchodzisz w ten sam sposób, no to siłą rzeczy robicie lepsze rzeczy. Bardziej stabilne, długofalowe, na większym zaufaniu i tak dalej. Także to jest to. I on mówi, mam potężną strategię, której nauczyła mnie polska Żydówka, która uciekła, przeżyła II wojnę światową. I mówi, ze łzami w oczach opowiada w niektórych wywiadach właśnie o tej strategii, której się od niej nauczył. On mówi, jak ona poznaje teraz nowych ludzi, mając te doświadczenia traumatyczne wojenne, a straszne były i nie wszystkie opowiedziała, ale ostatecznie przeżyła.
I mówi, bo ona chyba jeszcze żyje, a przynajmniej żyła w momencie, gdy Warren o tym opowiadał, więc mówił, że ona do dzisiaj, mimo że od wojny minęło tyle lat, zawsze jak poznaje nowych ludzi, nowych znajomych, czy w pracy gdzieś, czy gdziekolwiek, jak poznaje nowego człowieka, to pierwsze pytanie, jakie sobie w głowie zadaje, to jest, czy oni by mnie ukryli. I ona tak ocenia ludzi. I Warren stwierdził, kurczę, ja nie miałem tak tragicznych doświadczeń, ale ta strategia jest niesamowicie trafna. Tak? Że bo często ludzie mówią, że tam coś tam jaskółki mówiły, że złe są spółki i tak dalej, albo że ktoś się boi zaufać, tak na przykład komuś się związek rozpadł i teraz ja się już nigdy nie zakocham, ja już nigdy nie zaufam, bo Amanda mnie zdradziła i tak dalej. No właśnie, a gdyby tak podchodzić do ludzi z tą strategią, z tym pytaniem, czy oni by mnie ukryli, gdyby była wojna? Czy oni by mnie ukryli w podłodze, w stodole, ryzykując życie tak naprawdę? No i nagle to zaczyna, ten filtr powoduje, że zaczynasz łatwiej to widzieć, tak? Nagle się okaże, że 80% twoich znajomków, no to tak trochę widzisz, że te relacje są zbudowane jednak dosyć płytko. Ale zaczynasz bardziej doceniać te 20%. A jak ich nie masz tam, no to zaczniesz ich szukać. No i tyle, więc niesamowita, wzruszająca przy okazji strategia. Czy oni by mnie ukryli? Tak się znajduje ludzi nie tylko do przyjaźni, ale też do biznesu. Fajnie by było. Wyobraź sobie, że robisz biznes ze wspólnikami, którzy by cię ukryli. Niesamowite, czyż nie? Jedziemy dalej. Warren mówi, i to dotyczy inteligencji finansowej, że trzeba robić zamiast rozkminiać. Że on jak przyjechał do Nowego Jorku pierwszy raz w życiu, to nie miał żadnych wybitnych celów, że tam będzie milionerem, że to nie wiadomo co. On po prostu chciał popracować, pomnożyć majątek i miał wtedy 10 tysięcy dolarów odłożone i pomyślał sobie, kurczę, jak ja wyczaję, jak z tego robi 10% rocznie, to normalnie jesteśmy w domu, to ja mam życie jak król. No to zobacz, to takie były cele człowieka, który jest dziś 6. najbogatszym na świecie. Czy widzisz, to nie jest tak od razu, że jak wstajesz rano przed lustrem i nie masz tam od razu przemyślenia typu ty będziesz milionerem, to że coś jest nie tak. Spokojnie. Take it easy, krok po kroku. Krok po kroku, jak, ponieważ to jest najlepszy sposób na motywację. Jest taka teoria, że motywacja prowadzi do działania. To jest fikcja. Działanie prowadzi do motywacji. Każdy, na przykład ja jestem maniakiem językowym, jak biorę jakiś nowy język, to na początku nie ma motywacji. Na początku trzeba się zmusić przez moment, co jest w sumie łatwe, jeżeli to, co robisz, jest twoją pasją, tak? Także mnie to pasjonuje, więc to zmuszanie to jest trochę w cudzysłowie. No więc na początku robię i nagle, jak się okazuje, że znam jakieś słówka, że zrobię nawet jakiś quiz, tak? Odpowiem na parę dobrze, to motywacja wystrzela pod sufit. Wystrzeliwuje? Nie wiem. W każdym razie jest mega, bo nagle coś się udało. A jak się potem jeszcze dogadasz z obcokrajowcem, to w ogóle wow, jesteś cały w skowronkach. I to jest to. Także jak ja taki odcinek przygotowuję, który wymaga kilku godzin, kilkunastu często researchu, analizowania, notowania, słuchania wywiadów i tak dalej, czytania i mam potem 7 stron notatek, żeby niczego ważnego nie pominąć, to przed odcinkiem nie mam motywacji. Jakby mnie ktoś zapytał, chcesz iść to teraz nagrać? Nie. Nie, bo głowa mała. Po prostu tyle tego jest. Wiem, że coś pominę, coś zrobię nie tak i tak dalej. Gadać tyle w merytoryczny sposób i ciekawy jednocześnie. Hardcore. Ale jak skończę, kiedy światła się wyłączają i kamera się wyłącza, wow, to będę się czuć jak król. To będę chcieć nagrać kolejny odcinek, choć już nie będę mieć siły. Tak to po prostu działa. Ze wszystkim. Przeżyłeś to i przeżyłaś wiele razy w swoim życiu, tak? I Warren mówi to samo, tak? Po prostu robiłem swoje, robiłem biznes i to mi dawało motywację do działania dalej, a to z kolei powodowało, że chciałem myśleć o coraz większych liczbach, krok po kroku dźwigając poprzeczkę. Nie od razu tak, tylko krok po kroku, w miarę moich kompetencji. No i tyle. Warren rozumie też coś, co ty, polski przedsiębiorco, powinieneś zrozumieć, że marka jest turbo ważna. Warren mówi, że rozumie, że dzisiaj wielu z tych 400 tysięcy inwestorów jest w jego firmie dlatego, że to jest firma Warrena Buffetta. On to kuma. Często go pytają, Warrenie, czy kiedyś chciałeś wejść w branżę na przykład papierosową? Bo tam się zarabia miliony. Tam można zainwestować i mieć prawie że pewność zysku. A Warren mówi, nie ukrywam, że tak, bo analizowałem raporty roczne tych firm i stwierdziłem, genialny produkt.
Ludziom daje przyjemność szybką, a chcą mieć szybkie przyjemności, uzależnia, więc będą to kupować nieskończoność. To, że szkodliwy, to jak widać, ludziom nie przeszkadza i tak dalej, i tak dalej. Więc biznes bezdyskusyjnie dobry. Ale zepsułoby mi to markę. A moja marka jest warta więcej niż te procenty zwrotu na branży tobacco. No i już, więc nie wszedłem. Czy widzisz, on nawet nie miał jakiejś tam moralnej tutaj rozkminy, że no nie wchodzę, bo to papierosy to trują ludzi? No bo wiesz, gdyby miał takie rzeczy, to by nie wchodził w Coca-Colę, nie? Natomiast miał rozkminę pod tytułem brandingowym. I to oznacza, to jest ważne tak naprawdę, bo markę trudno się buduje, a łatwo się ją traci. To wiemy. Dlatego też, a często wielu przedsiębiorców jej w ogóle nie buduje. Nie mają swojej marki, nie mają swojego nazwiska. Pomyśl sobie, że kilku najbogatszych ludzi na świecie to są też brandy, tak? Elon Musk. Znasz chłopa? Znasz. Czemu go znasz? Przecież podobno największe pieniądze są na tylnej kanapie i tak dalej. Więc jest Elon Musk, którego znasz. Jest Warren Buffett, jest Jeff Bezos, tak? Nawet w Polsce, jak ludzie nie wiedzą, że Jeff Bezos to ten od Amazona, to jednak coraz częściej już kojarzą, że a, jest taki gość, kojarzę. Kto tam jeszcze jest? Oczywiście Bill Gates. Jedni go kochają, inni nienawidzą, ale wszyscy znają. A widzisz. I to jest to. Więc no i masz te marki. Akurat Billowi Gatesowi jest to na rękę, że on jest nienawidzony w branżach, które on robi. No bo jeżeli jesteś nienawidzony przez antyszczepionkowców, a twój biznes jest polega na produkcji szczepionek, to chyba spoko, nie? No to znaczy, że cię hejtują i tak ci, którzy nie są twoimi klientami, a jednocześnie robią rozgłos powodujący, że ci, którzy tymi klientami są, do ciebie przychodzą chętniej, bo masz rozgłos, czyli masz markę u właściwych ludzi. To jest bardzo ważne, bo to nie chodzi o to, żeby byle gadali, tylko żeby hejtowali cię ci, którzy nie są twoimi klientami, i w ten sposób zwiększali rozgłos, powodując przychodzenie tych, którzy tymi klientami mogą być. Ale to już są zaawansowane strategie brandingowe. Natomiast te proste to są takie, że po prostu musisz zaistnieć. Warto, żebyś zaistniał. Nawet jak produkujesz schody, jak dostarczasz śrubki, czyli ci się wydaje, że nie, w mojej branży to nie, to marka to nic nie zmienia. Zawsze zmienia. Zawsze zmienia. Ilu ludzi kupiło Tesle, bo Elon Musk? Ilu ludzi kupiło iPhone'a, bo Steve Jobs? Tak się dzieje. Po prostu. Dzieje się tak. No i tyle. Warto o tym pamiętać. Warren Buffett świadomie buduje markę i świadomie unika tematów, które nawet by dały zarobić krótkoterminowo, ale długofalowo zepsułyby mu biznes. Także to jest to. Warren jest kapitalistą, mówi o tym wielokrotnie, mówi, że kapitalizm jest wspaniały. Nawet kiedyś zapytany, co masz w portfelu, to wyjął portfel i pokazał, że ma $500, żadnych kart, to jest bardzo ważne, i wielka no niewielka, bo to w portfelu, ale taka wizytówka z napisem jestem kapitalistą. To jest ciekawe, zwłaszcza, że jednak Warren, jak już w politykę się angażuje, to bardziej w demokratów, czyli w tych takich lewicowych bardziej, co to trochę z kapitalizmem walczą, ale Warren ich edukuje i mówi, kapitalizm nie jest systemem doskonałym, on ma swoje dziury, niektóre są straszne, ale rozwiązaniem nie jest go wyłączyć, tylko usprawnić. Tak? I mówi, jak ci się auto psuje, to trzeba je naprawiać, a nie spalić. Chociaż, tak sobie teraz przypomnieliśmy z Arturem, że mamy takie auto w firmie, które wolelibyśmy już spalić, bo się naprawia od maja. No ale nieważne. W każdym razie kapitalizm się naprawia. To jest bardzo ważne. Chciałbym, żeby to zdanie zrozumieli wszyscy lewicowi politycy. Że to nie chodzi o to, że teraz robić... Widziałem takie ogłoszenie w Warszawie niedawno, że festiwal antykapitalizmu. Nie, socjalizm nas nie uleczy. Jak wyłączymy niedoskonały kapitalizm, to wyłączymy coś, co działa, choć ma dziury, i włączymy coś, co na pewno nie działa, bo socjalizm wielokrotnie udowodnił, że nie działa. No to dzięki. To ja wolę coś, co działa na 68%, niż coś, co nie działa na 100%. Pozbywając się tamtego. I Warren tutaj przyklaskuje. Kochajmy kapitalizm. On mówi, przecież o to w tym wszystkim chodzi. Czemu ludzie zapierniczają? Bo ktoś im obiecał coś, tak? Bo jest marzenie takie, że nagle, w przeciwieństwie do tych wstrętnych PRL-i, gdzie obojętnie co zrobiłeś, to i tak stanąłeś w kolejce i dostałeś to samo, co inni. Tę samą nudną, beżową meblościankę. A nagle przychodzi kapitalizm i daje ci obietnicę. I mówi, będziesz chcieć Mercedesa, będziesz mieć Mercedesa. Będziesz chcieć domek na wsi, se kupisz domek na wsi. Tylko haruj.
I ta obietnica, i ona działa. Oczywiście nie zawsze, niestety, ale działa. Okazuje się, że jak ludzie zaczynają w te szachy grać, to jak zaczynają się dobrze tego uczyć, na przykład nie biorąc kredytów, a robiąc rzeczy, które są skalowalne i tak dalej, to zaczynają w tych szachach wygrywać. I rzeczywiście obietnica się spełnia, tak? Mówili, że będzie Mercedes i jest Mercedes. Więc to działa. Owszem, dziury są, tak? Bo po drodze gospodarka idzie do przodu, ale na przykład planeta cierpi w tym wszystkim, tak? Bo wszyscy nagle mają Mercedesy albo coś tam, robią wielkie biznesy, zatrudniają dużo ludzi, tam wydychają dużo CO2 i tak dalej. Z różne rzeczy się dzieją, więc tam są dziury. Jasne, one tam są. Ale nie chodzi o to, żeby to wyłączyć, tylko żeby zmodyfikować pod to, żeby te dziury załatać. No i już, tak mówi. No i dlatego Warren, budując swój brand, a jednocześnie będąc kapitalistą, unika trudnych pytań takich, to jest niesamowicie zabawne. Jak Warrena raz zapytano w wywiadzie dla NBC, czyli wiadomo, telewizji lewicowej, zapytano: Warrenie, co sądzisz o nowym prawie w Kalifornii, które ustanawia, czy tam próbuje ustanowić, bo nie wiem, czy to już było wprowadzone, że w każdym zarządzie każdej firmy dużej musi być parytet. Czyli jak jest zarząd dowolnej firmy, Kalifornia, rozumiesz, Dolina Krzemowa, Apple i tak dalej. Musi być parytet, czyli jak zarząd ma 8 osób, to muszą być 4 facetów i 4 kobiety. Ja mogę jeszcze, bo jesteśmy w Polsce, mimo że na YouTubie, to jednak w Polsce, ja powiem, nawet jak za to, nie wiem, coś zrobią, zdemonetyzują, trudno, ale ja mogę powiedzieć, jakie to jest głupie. Jakie debilne prawo. Rozumiesz to? Czyli jest zarząd firmy. Ktoś sobie zbudował firmę i nie może sobie wybierać tego zarządu po kompetencjach. I to, że akurat w tym rejonie, w tej dzielnicy, akurat kompetencje spowodują, albo ta branża spowoduje, że 7 facetów będzie się nadawała do zarządu i jedna kobieta, a w innej działce, w innej dziedzinie, w innej branży i w innym miejscu same kobiety się będą nadawały do zarządu i żaden facet się tam nie nada. To nie mogę. Szukaj po 4. Jakie to jest głupie. To czemu nie wymyślić, że jeden z 8 powinien być piekarzem? Parytet piekarski. Piekarz. Zawsze musi być piekarz w zarządzie. Czemu? Bo on jest zdeterminowany, on wstawał przez lata o 5 rano, więc to jest właściwy człowiek. Powinien w każdym zarządzie świata być piekarz. To jest idiotyczne. I ja to mogę powiedzieć. Znaczy nie wiem, czy mogę, się okaże, ale mówię. Mam to gdzieś. Natomiast Warren nie może. I to jest fajne, jak w wywiadzie on kluczy. To jest zawsze Warren odpowiada po konkretach, a w tym wypadku nie. Jak są takie pytania, to zawsze jest bardzo ważne, jest, żebyśmy mieli kompetentnych ludzi w zarządzie, a ktoś mu przerywa i mówi: Warren, ale dobra, uważasz, że to jest dobre prawo czy złe? No wiesz, to wszystko zależy od sytuacji, bo to wiadomo, świat się rozwija i gada takie pierdoły, że się słuchać nie da. I wiadomo, że chodzi o to, że on też by powiedział to, co ja właśnie powiedziałem. Tylko, że w jego wypadku nie może, bo ma 400 tysięcy inwestorów, i boi się, że mógłby mieć potem o 50 tysięcy mniej, ponieważ wie, jaki świat go otacza. My w Polsce to jednak mamy ten zdrowy rozsądek i owszem, są różne dyskusje polityczne i tam o różnych trudnych tematach, czasem, że słuchać się nie da, ale jednak porównując do Stanów czy Kanady, to my tu mamy jednak ostoję normalności, więc no, Warren porusza się w tych tematach tak, jak umie. W każdym razie Warren też mówi ważną rzecz, że zaczął uczyć w wieku 21 lat. Dlaczego uważam, że to jest mega ważne? Czyli przecież od wtedy on prowadził wykłady, szkolenia jakieś tam, czy występuje gdzieś, udziela wywiadów. Tam, gdzie nie musi, to też. Czasem nawet na jakiś uniwersytet pojedzie, ma tam 80 studentów. Po co to? Mógłby nagrać na YouTube'a. Ale nie, jedzie, bawi go to, cieszy. Ale on mówi, że ma w tym też swój egoistyczny cel. Nie tylko taki, że to jest po prostu fajne, choć jest. Potwierdzam, bo też to robię, ale egoistyczny cel jest taki, to jest mega ważne, mega ważne. I dlatego ja uważam, że dla mnie prowadzenie biznesu jest w miarę proste, logiczne, przewidywalne. Nie dlatego, że jestem jakimś geniuszem, tylko dlatego, że nieświadomie na początku, a teraz już świadomie, zastosowałem tę samą taktykę, którą stosuje również Warren Buffett. Nazywa się to, jest mega ważne, nazywa się to technika Feynmana. Feynman to jest człowiek, który dostał Nobla z fizyki i on kiedyś stworzył taką metodologię, zrozumiawszy, że zagadnienia z fizyki są tak trudne, że żeby je skumać, to trzeba sobie dać zadanie nie skumać je, tylko wytłumaczyć je. I Feynman mówi, zamiast próbować to zrozumieć, tak po prostu, że czytam podręcznik z fizyki, żeby skumać, to zaczynam go czytać, dlatego że jutro chcę
koledze to wyjaśnić. To zagadnienie, tak? Jakieś tam przenikanie się cząstek i tak dalej. Jutro chcę to wyjaśnić koledze. I on to robił. Kolejnego dnia umawiał się z kolegą ze studiów, czy potem już jak został tam profesorem i tak dalej, no to studentom. I tłumaczył te zagadnienia. I zauważył, że faktycznie 100 razy łatwiej mu to wchodzi wszystko do głowy, bo musi uprościć. Musi uprościć te zagadnienia, musi wprowadzać pewne schematy, zasady i tak dalej. Dla siebie to by nie musiał nawet, bo jakoś by to tam pobieżnie zrozumiał, ale jak chce to wyjaśnić, to musi już z każdej strony na to spojrzeć. I potem robiono badania na ten temat, które to dowiodły, że faktycznie, jeżeli jedna osoba czyta książkę po to, żeby się wyedukować, to oczywiście dużo z tego wyciągnie, jak robi notatki, jak najbardziej. Natomiast druga osoba, która czyta książkę z myślą o tym, żeby się tym podzielić, bo jestem podjarana, że wow, to jest fajna wiedza, że chcę o tym gadać dalej, to ta osoba z tej książki wyciąga więcej. Nie tylko z książki, ale ze szkolenia i z czegokolwiek. I dlatego też, prowadząc ten program na YouTube, ja mam niesamowite dodatkowe zyski. Rozumiesz to? Bo jak wyjaśniam zagadnienia, na przykład strategię Warrena Buffetta, to sam muszę je przetrawić, skumać, przeanalizować. Albo jak za parę dni będzie tu odcinek, jak zarabiać 10 razy więcej. Ponieważ każdy z Was może zarabiać 10 razy więcej. Obecnie, czy zarabiasz 2 koła, czy 20. Jesteś w stanie z 10-krotnić to. Ja znam taki model, ale żeby o tym logicznie opowiedzieć, sensownie i konkretnie i wartościowo, będę musieć to przerobić w głowie, przewartościować, przeanalizować z każdej strony i sam ten model zrozumiem wtedy 10 razy bardziej. I to wpłynie na moje zyski w przyszłości też. Więc to działa. Także dlatego jak się uczę języków, to zawsze potem moim dzieciom opowiadam różne tam słówka. Czy wiedziałeś, że motyl po indonezyjsku to jest kupu kupu? To jest jakieś... awaria samochodu po czesku to jest porucha na aucie. Naprawdę. To nie wymyślam. Tak jest. W każdym razie... I to jest fajne. No, tego drugiego akurat dziecku nie powiedziałem. W każdym razie... Tak to działa, więc przekazywanie wiedzy to jest fajna rzecz, edukowanie. I dlatego też, dlatego na przykład jak my mamy teraz tę platformę, Strefa Inwestora, ktoś mógłby zadać pytanie, czemu ci ludzie chcą nauczać też? Przecież nawet jest takie głupie powiedzenie, że jakby ktoś umiał zarabiać na rynku, to by już nie uczył. Jakie to jest debilne. Już pomijając to, że niektórzy uczą za kasę, więc zarabiają, no to lepiej chyba zarabiać na dwóch źródłach niż na jednym. Po co zarabiać tylko na rynku, jak można zarabiać i na rynku, i na edukowaniu? Że to jak ma ktoś IQ duże, to woli zarabiać więcej niż mniej, jeśli mu to nie niszczy życia w istotny sposób. Proste. Natomiast oprócz tego, każdy, kto edukuje, zaczyna innych, zaczyna lepiej rozumieć, co robi. I dzięki temu robi to jeszcze lepiej, czyli jeszcze więcej zarobi na tak zwanym rynku. Dlatego się nie dziwię, że tak bez problemu zebraliśmy kilkudziesięciu fantastycznych ludzi do Strefy Inwestora, którzy tam edukują w inwestowaniu, bo oni sami będą z tego mieć korzyść, bo ucząc innych sami rozumieją bardziej. Oczywiście robią swoją markę też przy tym wszystkim i tak dalej, więc wszyscy zyskują, a ty zyskasz, jak do nas dołączysz. Przypominam, premiera do tej niedzieli, a potem sprzedaż wyłączamy na pół roku, bo koncentrujemy się na innych tematach. Dobra, jedziemy dalej. Kiedyś, a propos tej takiej lojalności wobec swoich partnerów biznesowych, kiedyś była świetna, według Warrena, gazeta na sprzedaż. Warren przeczytał raport roczny, stwierdził, dobry biznes, nisko sprzedają, no bo im coś nie idzie, bo nie umieją wypromować. Kupię to, chciałbym, marzę o tym. Ale był świeżo po rozpoczęciu współpracy z tą panią Graham, tak, na której zaufaniu mu zależało. Więc co zrobił? Zadzwonił do niej i mówi, pani Graham, jest cynk, jest taka firma na sprzedaż, ja po znajomości wiem o tym, nikt o tym nie wie, można to kupić. Ja w to chcę wejść na 1000000%. Jest dla mnie biznes życia. Chcę. Ale jeśli pani też chce, to daję pani cynka i niech se pani to kupi. A ja odpuszczę. Wyobrażasz to sobie? Jakie to jest... Ja sobie to wyobrażam, bo my z różnymi partnerami biznesowymi, ale też z różnymi ludźmi, których poznajemy na przykład na mentoringach, to mamy takie gadki często, że ktoś komuś coś odstępuje po dobroci, bez powodu, nie oczekując nic w zamian, że to jest takie normalne teraz już. Ale kiedyś bym nie pomyślał, że tak może wyglądać świat. Ale są takie bańki, wewnątrz których są ludzie, którzy myślą w taki sposób. Więc to jest fantastyczne, tak? Świetny biznes i on go oddał, no bo lojalność. Uznał, że to jest po prostu mądre. No i już. Także kapitalizm. Kapitalizm. Kiedyś Warren opowiadał, jak kupił firmę od tak zwanej pani B. Pani B uciekła z Rosji na łódce.
do Stanów jako imigrantka, ledwo przeżyła, nie mówiła nic po angielsku, przez 2 miesiące z nikim nie gadała, dopiero później znalazła jakieś tam kółko rosyjskich imigrantów, żeby w ogóle było z kim gadać. Potem jej córka zaczęła ją uczyć trochę słówek angielskich. Przez 16 lat pracowała ciężko ta kobieta, żeby zaoszczędzić $500. Ponieważ pracowała byle gdzie, była imigrantką, nie znała języka, więc pracowała byle gdzie, więc wydawała wszystko na utrzymanie. Przez 16 lat nazbierała $500. Oczywiście to było wtedy dużo więcej warte. Nie wiem, tyle co dzisiejsze, może 10 tysięcy. No. Tak czy inaczej, nie były to horrendalne pieniądze, ale jednak zawzięcie przez 16 lat oszczędzała miesiąc w miesiąc i za te $500 rozpoczęła swój pierwszy mały sklepik z jakimiś tam rzeczami, dupsami do domu, tak? Akcesoria jakieś do domu, jakieś lampy i tak dalej. I to zaczęło działać, zaczęła zarabiać, wszystko reinwestować, wszystko w nieskończoność praktycznie. I w którymś momencie okazało się, że pani B, tak zwana, stworzyła największą firmę meblarską w Stanach Zjednoczonych. Jak pani B miała lat chyba 95 i reżyser odwiedził jej dom i rozmawiał z jej córką, 73-letnią, o ekranizacji jej historii, to córka powiedziała: ja się zgadzam, ale musimy zapytać mojej mamy, bo ona tak nie popuści, ona musi w tym mieć co najmniej 25%, bo ona w byle co nie wchodzi, jak nie ma udziałów, to ona się nie zgadza nigdy. Teraz to sobie, 93-letnia kobieta, dawać mi tu 25%, jak nie, to się pałować. To jest, i dlatego Warren to szanuje tę historię, bo mówi, bo on tą firmę oczywiście od niej kupił, tak to się skończyło. W każdym razie i współpracowali potem jeszcze. Go jarają takie historie, tak? Od zera do bohatera, że da się startować z nie wiadomo jakiego punktu, nie ma to znaczenia, można osiągać sukces ciężką pracą i robiąc, działając. I dlatego on mówi, że biznes to jest praca, szaleńcza praca, gigantyczna troska o klienta i wpływ na to, co robisz. Dlatego on mówi, nie robię w swoich firmach jakiegoś IPO, nie oddaję swoich udziałów takich, żeby ktoś miał 51% i tak dalej, bo on mówi, trzeba mieć własność, wpływ na to, co robisz, bo inaczej jest bez sensu, inaczej ktoś inny zaczyna ci dyktować warunki, tak? I to się stało z wieloma firmami giełdowymi, tak? Które oddały tak dużo władzy nad sobą, że same już nie mogły realizować swojego planu, musiały realizować plan swoich inwestorów zamiast swojego tam twórcy. I to była prosta droga na dno, albo w złe zakamarki niemoralnych interesów. Tak to często też działa, więc Warren mówi trzy rzeczy. Chcesz zarabiać miliony albo miliardy, trzy rzeczy. Po pierwsze, miej kontrolę nad swoim biznesem, swoją firmą, mega troska o klienta, no i praca jak szaleniec. Kolejna strategia Warrena Buffetta, atakujesz problem od razu jak się pojawia. Nie czekasz, nie jutro, nie zamiatamy pod dywan, tylko od razu jak się pojawia problem, atakujesz. Żeby się nie stał tak zwanym elephant in the room, jak to się uczy angielskiego, to jest taki właśnie problem, który tak narasta i nagle masz słonia w pokoju. Fajny idiom, fajne takie powiedzenie. Jak to powiesz, to od razu pomyślą, że o, ty jesteś ogarnięty, ty tu takie rzeczy znasz. W każdym razie, a sam się tego nauczyłem, bo ostatnio nadzorowałem nowe podcasty Instytutu Lingwistyki na poziom C1 zaawansowany, które dostaną nasi uczestnicy kursu angielskiego za darmo przy okazji. Widzisz, to jest nasza mega troska o klienta, że zamiast sprzedawać im kolejne poziomy, że teraz już zrobiłeś początkujący, to ci średni dosprzedamy. Nie, to my im damy. Wejdzie to na platformę jak na Netflix językowy i będzie. Także jak masz ten kurs, to niebawem będzie wchodzić. Dobra, do tematu. Warren mówi, że cisza to jest bardzo ważny element jego biznesu, że wchodzi do biura rano o 8.30, czyli nie, o 5 rano wszyscy miliarderzy wstają o 5. Nie, on wstaje o 7, coś sobie czyta i o 8.30 wpada do biura. W przypadku Warrena to wpada, to chyba nie tak, to on wkracza bardziej do biura i o 8.30 zaczyna sobie czytać te raporty, ale mówi, że zamyka pokój. I nie ma go przez parę godzin. Cisza to jest klucz. Zobacz, to nie tylko chodzi, że on nie ma komputera i telefonu, to już jest w ogóle hardcore, ale ty jak masz telefon czy komputer, no bo musisz na przykład w tym, co robisz, większość z nas jednak musi, to pytanie, czy masz tam powiadomienia, dźwięki, wyskakujące jakieś push powiadomienia albo inne,
bezsensowne rzeczy, albo czy wchodzisz odruchowo na maila i tak dalej. Ja na komórce nie wejdę na maila odruchowo, ponieważ nie mam tam aplikacji mailowej. Nie znam hasła do swojego maila, jest ono zapisane tylko na komputerze, więc nie jestem w stanie, choćbym bardzo chciał. Nie wejdę na Instagrama, na Facebooka, bo nie mam tych aplikacji, ani nawet haseł nie pamiętam, więc mogę to zrobić tylko z komputera, a robię to rzadko, raz w miesiącu, tylko po to, żeby nadzorować, czy strategia jest dobrze realizowana. Moje życie przez to nie stało się gorsze, tylko lepsze. Moje dochody tylko wzrosły. Działa to po prostu. Nie mam powiadomień, nie mam dźwięków w komórce. Jest mi z tym bardzo dobrze. Zdrowie psychiczne jest dużo lepsze. Stan konta też, więc to po prostu działa. Więc nie dziwię się, że Warren jest miliarderem, jeśli jego hardkorowe odczepianie się od dystraktorów polega na tym, że zamyka się w biurze i nawet nie ma tam telefonu. Tak to działa. To jest ten tak zwany deep work. I on mówi, że dla niego łatwo jest być długodystansowcem teraz, ponieważ on ma zobowiązania na 50 lat. No bo on ma inwestycje, w które weszli ludzie i te inwestycje są też w ubezpieczenia, tak? Ponieważ Warren Buffett kupę kasy robi tak naprawdę na ubezpieczeniach. On ma kilka firm ubezpieczeniowych. Więc on mówi, no ktoś u nas podpisuje polisę na życie. Czyli zapłacił nam, my mamy jego kasę, płaci co rok. I teraz, jeżeli on umrze w ciągu najbliższych 50 lat, to my z kolei mu wypłacamy. Jeśli nie, to nie wypłacamy i tak dalej. Więc to oznacza, że te 400 tysięcy naszych inwestorów też jest pod wpływem tych wszystkich wydarzeń na 50-letnich. Więc ja nie mogę sobie zmienić jutro strategii, choćbym chciał. Nie mogę, bo to jest sklepnięte. I on mówi, że to jest jak pewnego rodzaju plus. To tak samo trochę jak z tym programem, nie? Tutaj. Ja to tak porównuję, że jak jest program i co tydzień trzeba go nagrać, ja mam wspólników, to czasem jak ja bym to robił sam, to już by parę odcinków nie było. Parę razy by nie było odcinka. Ale mam wspólników i oni oczekują, że będzie. Ma być. Konrad, który to montuje, zadaje mi regularne pytania. Czy możesz nagrać wcześniej, żebym miał czas, bo wyjeżdżam i tak dalej. No i co ja odpowiem, że nie? Więc widzisz, wszyscy są tak jakby pracownikami wszystkich innych, tak? Każdy dla każdego pracuje. I dzięki temu jest super łatwo konsekwentnie realizować strategię. W pojedynkę hardcore. Szanuję takich ludzi, którzy Michał Szafrański tak robił przez tyle lat, 10 lat prowadził swojego bloga, konsekwentnie dodawał, mówię szacun, ale to jest niesamowite, tak, to jest rzadkie. W większości przypadków jednak warto zbudować sobie taką niby klatkę, tak? Można powiedzieć, że to jest klatka, że musisz potem, bo się zobligowałeś, ale Warren mówi, jeśli musisz, ale możesz, czyli twoje obietnice nie są przesadzone, nie są ponad twoje możliwości, to wtedy jest ok. Problem zaczyna się, jeżeli obiecujesz za dużo. Tak? Czyli na przykład robisz jakąś turbo inwestycję i obiecujesz ludziom, że zarobicie 20% rocznie. Czyli robisz głupotę, bo nie ma takich inwestycji, a nawet jak są, to się zdarzają raz na 100 wejdą, a 99 razy się zbankrutuje. Czyli ogólnie nie ma, uśredniając to nie ma. No już. Więc to jest ważna rzecz, żeby nie obiecywać za dużo, budować sobie oczywiście taki kontekst, że się chce pracować i się konsekwentnie to robi, ale bez przesady. No i co? Warren mówi też, że kieruje się często też tak zwanym gut feelings, to się nazywa, intuicja po prostu, że jak masz wiedzę w danym temacie, i to pokazują badania, że jak masz kompetencje, to wtedy lepiej kierować się intuicją niż rozkminami wielogodzinnymi. Jak nie masz wiedzy, temat jest dla Ciebie nowy, tak? Pierwszy raz inwestujesz w złoto i jeszcze nie wiesz. To tak, powinieneś usiąść, najlepiej z naszą strefą inwestora i się edukować. Natomiast jak już masz wiedzę, robisz coś od lat i jest trudna decyzja do podjęcia, to raczej i Warren, i badania sugerują, żeby podejmować to na strzał. I Warren mówi, że czasem wbija po prostu decyzja o zainwestowaniu miliardów, jest przez niego podjęta w 2 minuty. Jest pomysł, jest biznes do przejęcia, patrzy na liczby, 2 minuty, dobra, wchodzimy, podpisujemy. Także tak to działa. Warren Buffett rozumie również, że prawdziwy leadership i prawdziwy sukces to jest dzielenie się obowiązkami. Wielu polskich przedsiębiorców jeszcze potrzebuje to zrozumieć, że samemu to se możesz tyłek podetrzeć. I to też tylko do pewnego wieku, niestety. Natomiast w biznesie samemu się nie da. Musi być podział obowiązków, musi być zlecanie Twoich rzeczy. Warren jest dobry, bo zleca. Zleca, dlatego on może się zamknąć w biurze i czytać przez kilka godzin, bo w tym czasie maila ktoś obsłuży, telefon firmowy ktoś obsłuży, spotkania z klientami ktoś obsłuży i już. I dlatego jak on robi event co roku na 20 tysięcy osób, to przecież to nie jest tak, że on siedzi i go organizuje.
wynajmuje halę. Wiesz, dzień dobry, Warren Buffett, za ile tutaj ta hala? Nie, on tego palcem nie tyka. On tam tylko przychodzi na ten event. Tak to działa. Także tyle. Więc jeszcze raz, tylko Warren mówi, obiecuj tylko tyle, ile możesz spełnić. I mówi, my mamy zabezpieczenie finansowe, że nawet jak się posypie dużo przez te 50 lat najbliższych, to nasza firma ma taką poduchę, że to wszystko zapłaci. I dlatego możemy obiecać. Nie obiecujemy ponad to, ale do tego zakresu obiecujemy. Natomiast problem jest taki, że wielu ludzi obiecuje więcej niż może. I najlepszym przykładem są kredytobiorcy. Ponieważ on bierze kredyt i obiecuje, że spłaci. Kupuje iPhone'a na kredyt, a przecież jak nie umie za gotówkę, to znaczy, że go nie stać na iPhone'a. Logiczne to jest, tak? Jakby go było stać na iPhone'a, to by go kupił. Przyszedłby, zapłacił już. Nie stać go. A go kupuje na kredyt, czyli obiecuje, że spłaci. Oczywiście on obiecuje, że spłaci małą część co miesiąc. Ale jak on, skąd on ma to wiedzieć? Jeśli przez ostatnie 24 miesiące nie umiał takiej małej części odłożyć, żeby dziś za gotówkę kupić iPhone'a. Czyli ma dowody, że to nie działa. To czemu teraz ma nagle zacząć działać? Obiecuje coś, czego być może nie spełni. Może spełni, bo będzie bardziej zmuszony, zestresowany, bo kredyt i tak dalej, a może właśnie nie spełni i wpadnie w spiralę długów, jak mnóstwo ludzi, którzy długi uznają za coś normalnego. Także obietnice to jest problem. I teraz dzieci. Co Warren mówi o dzieciach? A jego dzieci są ogarnięte, nie są ćpunami i tak dalej, tylko radzą sobie w życiu, robią fajne rzeczy, więc myślę, że coś do powiedzenia ma. Warren mówi tak. Jeżeli jesteś rodzicem, to jesteś naturalnym bohaterem dla twoich dzieci. Oznacza to, że one będą patrzeć na to, co robisz. I to albo je wychowa na wspaniałych ludzi, albo je totalnie zniszczy. I to jest najważniejsze. Natomiast, i tu hardkorowe zdanie, Warren mówi, podejmujesz świadomą decyzję, by skrzywdzić swoje dzieci, jeśli nie posyłasz ich do prywatnej szkoły. Mocne, nie? Ale potem Warren dodaje, że są wyjątki, że są szkoły, które są dobre i nawet dodaje, że na przykład w Omaha, przez to, że nie jest to stan taki jakiś, wiesz, korporacyjny, jakiś taki za bardzo postępowy, tylko taki staromodny, że jednak ludzie chodzą i tam nie ma aż takiego hardkorowego zamordyzmu, to on swoje dzieci posłał do publicznej szkoły, ale sam tę szkołę dotował, pomagał i tak dalej, więc też podejrzewam, że trochę inaczej te dzieci były traktowane. Natomiast mówi, że widział wiele szkół w innych stanach, w Nowym Jorku na przykład, tych takich szkół, gdzie po prostu się krzyczy na te dzieci, gdzie się nie pyta ich o zainteresowania i mówi, to już jest ta świadome krzywdzenie swoich dzieci. Posyłać ich do czegoś takiego. Także, ważny temat, bo jednak każdy chce mieć szczęśliwe dzieci, a edukacja państwowa, Warren nad polską się edukacją nigdy nie zastanawiał, ale myślę, że potwierdziłby, że w Polsce również ta edukacja publiczna bardzo często to jest gorsze niż więzienie, tak? Był pewien psycholog w Wielkiej Brytanii, który dowodził, że więźniowie mają więcej wolności niż uczniowie. Pokazywał tam i tłumaczył, że szkody psychiczne na dzieciach szkolnych są straszne. Bo dziecko się uczy, że zawsze jest ktoś ważniejszy od niego, czyli nauczyciel, którego się trzeba słuchać jak piesio, trzeba trzymać się nóżki. Że ten ktoś siedzi jak ty stoisz i odpowiadasz, czyli że on naprawdę jest od ciebie ważniejszy, bo nie musi cię nawet szanować. Że ten ktoś nie musi cię pytać, co cię interesuje, albo kiedy ty masz tam być, bo to ty masz tam być jak ci rozkażą. Nie pytają cię w ogóle, czy chciałbyś gadać o czymś innym, czy masz inną pasję. Oceniają cię, ty nie oceniasz nauczyciela, a nauczyciel ocenia ciebie, jakie to jest jednostronne. Pokazują ci czerwonym kolorem, co napisałeś źle. Czyli, że trzeba zwracać uwagę na błędy, a nie na większość rzeczy, która jest dobra. Co jest patologiczną strategią na życie przecież. Bo sukces w życiu i miliony się zarabia na tym, że się wzmacnia swoje mocne strony w nieskończoność, a nie, że się próbuje usunąć te słabe, bo to jest syzyfowa robota. I tak dalej. Więc to naprawdę jest hardcore. Naprawdę jest hardcore. Albo to, że nie możesz sobie wybrać znajomych, bo wrzucili ci do szkoły i już. Ja mam firmę, że sobie mogę wybrać, z kim spędzam czas. I tak już będę mieć do końca życia, rozumiesz to? Niesamowity komfort, którego dzieci nie mają. Także, dlatego jeżeli ktoś z was się waha, twoje dziecko przychodzi ze szkoły, nie tam zestresowane, że dziś był ciężki dzień, trochę się trzeba pouczyć, ale tak naprawdę widzisz, kolejny tydzień z rzędu, ono przychodzi i jest przybite. Ja pierniczę, znowu jutro do szkoły, albo wreszcie weekend, weekend? To może warto się jednak zastanowić, czy czegoś nie zmienić, i rzucić się w wir
odważnie zmiany, być może większych kosztów i być może szczęśliwszego dziecka. Dobra, jedziemy dalej. Warren też dużo daje na fundację. Podpisał również tak zwany Giving Pledge, czyli 115 w tym momencie już. On to rozpoczynał razem z Billem Gatesem, kochanym i nienawidzonym. Podpisali Giving Pledge, które polega na tym, że miliarderzy podpisują deklarację, że 50% co najmniej, wzwyż, niektórzy 99, jak Warren, oddadzą na cele charytatywne, na różne fundacje. I Warren to zapoczątkował, zaczął osobiście dzwonić po kolegach miliarderach i przekonywać ich, żeby oddali kasę na fundację, bo stwierdził, i tak do grobu tego nie weźmiesz. Przy czym Warren mówi wprost, nie przesadzajcie z tym chwaleniem mnie jako dobrego człowieka, bo ja na to nie oddaję ani jednego dolara, którego brak mi pogorszy życie. To rozumiecie to? Nawet jak ja oddam 99%, i on to mówi wprost, 99% swojego majątku, jak oddam na cele charytatywne, bo tyle się, tak się stanie w momencie jego śmierci, to do momentu śmierci ani ja nie będę mieć gorzej, że nie będę mieć co jeść, albo nawet nie będę mieć na paliwo do odrzutowca, a moim dzieciom też nie będzie gorzej. I nawet jak ja umrę i 99% przejdzie na cele charytatywne, to wcale to nie spowoduje, że moje dzieci będą klepały biedę. Więc widzisz, to jest uczciwe postawienie sprawy, a i tak zasługuje to na podziw, ponieważ przecież każdy z nas zna ludzi, którzy już mają wszystko, a dalej się chamią, jak to się mówi. Czy dalej by nie oddali niczego. Tak to działa. Idziemy dalej. Warren jako kapitalista uznaje równość okazji, a nie równość wyniku. To trzeba zrozumieć. Wszyscy, którzy mają zbyt skręcające w lewo poglądy, powinni zrozumieć, że świat jest uczciwy, kiedy jest równość okazji. Czyli, że każdy może. Tak? Niezależnie, czy jest biały, czy jest czarny, czy jest kobietą, czy jest mężczyzną, czy jest gejem, czy jest lesbijką, czy jest taki, czy jest siaki, czy jest facetem z zarządu, czy piekarzem, każdy powinien mieć prawo na przykład iść i otworzyć firmę. Powinien mieć prawo założyć restaurację, powinien mieć prawo rozwijać swój biznes, zatrudniać ludzi i tak dalej, bankrutować i zatrudniać na nowo. Każdy powinien mieć prawo i zarabiać na tym miliony. Czyli równość okazji. A nie powinno być tak, jak jest w krajach socjalistycznych, że przedstawiciel partii może sobie robić pewne rzeczy, na przykład biznesy międzynarodowe, a równi ludzie już nie mogą. No bo nie mogą. Wyobrażasz sobie, że na przykład jest w Chinach portal społecznościowy chiński, a ty założysz swój. No, skończyłoby się więzieniem, torturami i śmiercią. Naprawdę, to nie jest przesadzanie, tak by było. Nie możesz w Chinach zrobić czegoś takiego, ponieważ wspaniałe, socjalistyczne państwo opiekuńcze ma monopol na pewne rzeczy, na które ludziom nie pozwoli. Więc jest, to nie jest równość okazji, tak? Że Xi Jinping, czy jak mu tam, se może zrobić portal społecznościowy i go kontrolować, a Liu Hao już nie może, bo go zabiją albo ją. Więc kapitalizm daje równość okazji, że każdy może. Natomiast równość wyniku to już jest patologia. Równość wyniku, czyli że każdy powinien zarabiać po 16 tysięcy złotych miesięcznie. Tego żaden kapitalista nie uznaje, bo wie, że to jest nielogiczne. Po pierwsze, niektórzy, większość wcale nie potrzebuje takich pieniędzy. Po drugie, wielu ludziom takie pieniądze by zaszkodziły wręcz. Zaczęliby chlać, ćpać i tak. No tak jest, a nie mówiąc o większych. Tak? Większość ludzi, gdyby dostała dziś 95 miliardów dolarów Warrena Buffetta, to by za miesiąc nie dość, że zbankrutowała. Na co są dowody? Są dowody, bo przecież 98% ludzi, którzy wygrali na loteriach, w ciągu 2 lat jest bankrutami. Bo to wcale nie chodzi o to. Bo jak się umie dbać o pieniądze, to się je zawsze ma. Tak to działa. A jak się nie umie, to się ich nigdy nie ma. No i to jest proste. I kapitalizm pomaga nam, pozwala nam to zrozumieć i jednocześnie daje nam możliwość, żeby to zmienić. Żeby się wyedukować, nauczyć, robić więcej i tak dalej. W związku z czym to jest fajne, czyli równość okazji, to żeby każdy miał szansę na wszystko, ale nie żeby każdy na siłę musiał mieć dokładnie to samo, bo to przecież nie o to w życiu chodzi. I tyle. Jedziemy dalej. Warren jest idealną definicją minimalizmu. Minimalizm to oznacza, że wyrzucasz z życia wszystko, co nie jest potrzebne i zostawiasz to, co jest potrzebne. Niektórzy mylnie rozumieją, że minimalizm polega na tym, żeby mieć pokój, w którym nawet nie ma stołu i nie mieć niczego. Nie, to jest ascetyzm. Minimalizm polega na tym, że wiesz, co jest esencją w twoim akurat życiu.
a ty masz inne życie niż ja, a my mamy inne niż Warren. I tylko tę esencję zostawiasz. Na przykład Warren mówi: nie potrzebuję wykwintnych dań, bo mnie to nie interesuje, więc jem hamburgery. I to jest jego minimalizm. Jego minimalizm to jest to, że nie ma komputera w biurze. Wchodzi tam, ma swoje raporty, które mu tam ktoś przygotuje, wydrukuje i on sobie siedzi, czyta. Nie ma telefonu tam, więc nie ma dźwięków, dystraktorów i tak dalej, tak jak ja też nie mam dźwięków w telefonie od lat, nie odbieram telefonów od lat i żyję, mam się dobrze, nie mam Facebooka prywatnego od lat, mam się dobrze i żyję, Instagrama i Facebooka biznesowego ktoś inny ogarnia i nie wiem, co tam robią czasami, żyję, mam się dobrze i tak dalej, to jest mój minimalizm. Albo niektórzy zauważają czasem: Maćku, ty coś... Ty masz dwa garnitury? Biznesmen? Międzynarodowy? No tak, a po co mi więcej? Jak się jeden pierze, to mogę założyć drugi i tyle. A jakbym nagrywał codziennie, to może by było jakoś inaczej, ale tak to nie ma sensu po prostu. To jest mój minimalizm. Więc i to jest ważne, żeby nie było, że to jest ascetyzm, bo ascetą nikt nie chce być. Warren Buffett ma odrzutowiec. Rozumiesz to? I jest minimalistą. Ma odrzutowiec, ponieważ ten odrzutowiec powoduje, że lata między miastami, w których ma biznesy, robi to szybciej niż gdyby miał i bezpieczniej przy okazji, ponieważ no, jest postacią rozpoznawalną. No i lata odrzutowcem, żeby to załatwić na strzał, tak? Jak za 2 godziny trzeba coś załatwić w innym stanie, no to jedzie na lotnisko, załatwia i sru. Ja to rozumiem. Pewnie sam bym latał na jego miejscu. No i tyle. Oczywiście ekolodzy powiedzą, pewnie słusznie, że trochę to nieekologiczne jest. No i tak jest, no co zrobisz? No jest. Natomiast jeśli chodzi o taki minimalizm, no to dla każdego minimalizm to jest coś innego. No bo ktoś mógłby powiedzieć: czemu ci wszyscy minimaliści pracują na MacBookach i mają iPhone'a? Fajny minimalizm. MacBooki. A czemu nie komputer używany za 600 zł? No właśnie dlatego, że MacBook jest świetny do minimalizmu, bo tam nie masz tyle badziewia jak w Windowsie, że ci wyskakują jakieś okienka, komunikaty, coś się nie wgrywa, trzeba czekać, aż się system włączy w ogóle, co to za paranoja, zamiast podnieść klapę i już pracować. Więc mnóstwo takich rzeczy jest i to jest zresztą sukces Apple, że to też jest minimalizm, ale funkcjonalny minimalizm, czyli nie dla zasady, tylko po to, żeby było lepiej. Warren mówi też, że im więcej masz zobowiązań, tym trudniej ci konkurować z tymi, którzy ich nie mają. Tak, 2 restauracje. Twoja otwarta na kredyt, wisisz 500 tysięcy złotych bankowi. A obok jest 2. restauracja gościa, który nie ma długów. Jak ty chcesz z tym konkurować? On ma więcej kasy na marketing, na promocje, na Facebook, adsy i tak dalej, a ty musisz płacić raty. Nie dość, że pracowników, to jeszcze raty. I on ma sprawdzony rynek, jak istnieje od 5 lat, a ty wchodzisz z czymś nowym i nie wiadomo w ogóle, czy to tam będzie wzięcie na to. Także Warren mówi: dlatego trzymam się z dala od zadłużeń, dźwigni. Po co to? Po co to? Po co ryzykować? Po co się zobowiązywać i tracić przewagę konkurencyjną? Ja na to w ten sposób nie patrzyłem do niedawna i faktycznie Warren mi to uświadomił, że rzeczywiście jak my robimy wydawnictwo, które zamiast inwestować w banki, to inwestuje w dużo towaru, w kupowanie licencji do nowych książek i tak dalej, w robocze godziny, tak, że zatrudniamy więcej osób, bo nie musimy płacić rat i odszkodowań i nie wiem, czy czegoś tam, no nie mamy żadnych kredytów, ja osobiście też nie. No to tak naprawdę, czy Instytut Lingwistyki, tak? Możemy kupować nowe materiały poprzez zatrudnianie coraz większej ilości osób. Koszty pracownicze tam są horrendalne, ale wolę mieć horrendalne koszty pracownicze niż koszty bankowe. Ani złotówki nie przelewamy bankowi, no nie wiem, dobra, tam 16 zł rocznie za kartę bank nam pobiera, ale to tyle. Płatniczą, nie kredytową oczywiście. I to tyle. Natomiast ludzie płacą bankom swoje raty, odsetki, kredyty, leasingi, najmy terminowe i tak dalej. No i tracą tym samym przewagę konkurencyjną. Warren też mówi, że on nie szuka ludzi aktywnie, na przykład pracowników, partnerów biznesowych, tylko regularnie obwieszcza, co potrzebuje. To jest ważna rzecz. Oczywiście do tego trzeba mieć markę, tak? Ale ogólna zasada jest dobra i ona działa nawet na małą skalę. Jak zaczniesz ludziom mówić, co chcesz, jest takie przekonanie, że nie powiem, żeby nie zapeszyć. I no, czy są na to badania, że jak zapeszyli, to potem nie osiągnęli. Bardzo często jest dokładnie odwrotnie, że jak powiesz, co ci się marzy, co potrzebujesz, co chcesz, że chciałbym na przykład mieć kogoś takiego, kogoś siakiego. Na przykład ja chciałbym mieć w Instytucie Lingwistyki jeszcze jednego turbogeneralistę, człowieka, który z jednej strony umie sprawdzić mapy z gramatyki hiszpańskiej pod kątem tego, czy one są pasjonujące, mimo że sam nie musi znać hiszpańskiego. Tak, tylko zerknie na takie mapy myśli i powie: tak, tu drogi
native'ie, twórco, popraw to, popraw to, tutaj jest zbyt nudno, tu używasz słowa rzeczownika, nie możemy tak przynudzać i tak dalej. Czy to jest już odpowiednio kogoś takiego, a z drugiej strony stwierdzi, że zrobimy nową stronę, bo potrzebujemy mieć lepszą kampanię marketingową, czyli taki właśnie, co by wszystko chciał robić w tym instytucie. Tak jak ja czasem robię, albo nasza Alenika, która jednakowoż musi się teraz poświęcić trochę naszej nowej aplikacji językowej. W każdym razie, no więc ja o tym mówię głośno, bo kto wie, może ktoś się zgłosi. kontakt@instytutlingwistyki.pl. Za każdym razem, jak mówiłem głośno, czego potrzebuję, prędzej czy później ktoś się zgłaszał, albo zgłaszał się ktoś, kto kogoś zna. I tak to działa, więc nawet na małą skalę, jeśli będziesz ludziom znajomym mówić, chciałbym zacząć biegać, ale jakoś się nie umiem zmotywować, to może ktoś ze znajomych powie ci, na Weki 2.0, jak zmienić życie bez silnej woli, kup na ekspert.pl, nawet jest w audio. A może ktoś ci powie, ty, a ja też chciałem biegać, to może będziemy razem biegać. I tyle, ale się tego nie dowiedzą, nie domyślą się sami. Więc bardzo ważna strategia. Kolejna ważna strategia. Warren Buffett ma 40 miliardów dolarów w cashu, i nie kupuje za to akcji tylko dlatego, że może. Zobacz, to jest to samo, że ludzie jak mają tylko więcej pieniędzy, bo coś tam zarobili, mieli jakąś premię albo nowych klientów i tak dalej, promocja im weszła, Black Friday się udał, to zaraz myślą o wydatku. Jakby pieniądze parzyły, nie? Też wiem, bo też to miałem przez większość życia tak naprawdę dorosłego, więc mnie to zupełnie nie dziwi. Ale ta strategia nie jest dobra. U Warrena pieniądze nie parzą. Jak ma dużo pieniędzy, to nie jest powód, żeby coś kupić. Rozumiesz to? Jakie to jest proste i mądre. Uwaga! To, że cię na coś stać, nie jest wystarczającym powodem, żeby to kupić. Okej? Okay? To, że cię stać, to nie jest wystarczający powód. Muszą być inne jeszcze powody. Jak ich nie będzie, to nie kupujesz. Również to tyczy inwestowania. Jeżeli Warren nie znalazł okazji, no to nie wchodzi. Jak znajdzie, to wejdzie. Kolejna rzecz, Warren optymalizuje podatki. Bardzo często mówi o optymalizacji podatkowej, o tym, że zyski powinny być tak naliczane albo siak, że to jest przewaga konkurencyjna, jak ktoś nie optymalizuje, to traci i tak dalej. Mówi to wprost. Optymalizacja tym się różni od oszustw podatkowych, że jest legalna, tak? Czyli patrzysz na przepisy i nagle widzisz, kurczę, źle coś rozliczamy, za dużo płacimy tych podatków zupełnie niepotrzebnie. Na przykład ktoś ma jednoosobową działalność i płaci tam 17 albo 19% podatku, zamiast założyć spółkę z o.o. i płacić 9%. Tu nie ma żadnego nielegalności, nie wiadomo czego, wręcz przeciwnie. To jest rozsądna rzecz do zrobienia. Jesteś wtedy bezpieczniejszy, płacisz mniejsze podatki, oddzielasz pieniądze firmy swoje od swoich, więc będziesz bardziej inteligentny finansowo. Same plusy. Same plusy. No i co? I wielu ludzi tego nie robi. To jest przerażające. Nie mówię, że każdemu się opłaca, bo ktoś ma małą firmkę zajmującą się głównie handlem, płaci jakiś ryczałt typu 3%, tam to jest dobry deal. Ale jak ktoś płaci grube podatki, 19%, to naprawdę hardkorowa akcja. Także swoją drogą sekrety spółek.pl zapraszam tam, bo tam mamy materiały na ten temat, więc warto. Warren też mówi, że nie chwali się. Nie chwali się liczbami, którymi nie musi. Czyli są takie liczby, którymi musi, tak? Bo ludzie zainwestowali w jego fundusz. Ten fundusz ma jakieś wyniki kwartalne, roczne. To trzeba publikować. To jest wręcz wymagane przez prawo. No to tym się chwali. Ale mówi, że prywatne rzeczy, tym się nie chwalę. O tym nie mówię. Po co to mam gadać w ogóle? Że ile ja mam pieniędzy albo jakieś prywatne moje inwestycje, jak siadły? Nie gadam o tym. To jest bez sensu. I to nam po raz kolejny potwierdza, że ludzie z pieniędzmi nie chwalą się pieniędzmi. To jest ciekawe, że oni się nie chwalą. Wychodzi Elon Musk, to on nie chwali się tym, że słuchajcie, ja mam taki dom i taką mam kuchnię, zrobioną przez artystę z Włoch. Kto tak gada? Ludzie, którzy kupili tę kuchnię na kredyt, to oni o tym mówią. A ci, którzy mają naprawdę dużo pieniędzy, to w ogóle nie odczuwają tego, żeby ktoś, no oni kupili tę kuchnię dla siebie. Może zrobił to artysta z Włoch. To nie znaczy, że oni nie mogą. Na przekór będą kupować tanie rzeczy. Nie. On ma tę kuchnię zrobioną przez wspaniałego artystę i ma przepiękną kuchnię, ale tam już nie ma potrzeby się tym chwalić. On się cieszy, jak na nią patrzy, jak sobie tam kroi pomidora. To wtedy patrzy, a kroi pomidora na deseczce włoskiej, wspaniałej deseczce z moim podpisem, znaczy z podpisem, z dedykacją dla mnie. Od Giuseppe Panino, który robi deseczki do chleba. Tak to właśnie często działa. Więc Warren nie gada o swoich prywatnych zakupach, rzeczach i tak dalej, bo uważa, że to jest zupełnie nielogiczne, bez sensu.
I Warren bardzo często, jeszcze raz powtarzając trochę, mówi, że my już zarządzamy kapitałem mega rozsądnie, mamy potężną poduszkę finansową, nie używamy bankowych pożyczek, musimy być kuloodporni. I to nam daje gwarancję, że za 10-20 lat będziemy wypłacalni i dalej będziemy iść do przodu, bo nie dość, że nie wtopimy, że gospodarka nas nie ruszy, to jeszcze mamy przewagę konkurencyjną. Warren, mając 95 miliardów dolarów, od 20 lat wynajmuje, czy chyba nawet nie więcej, od kilkudziesięciu już lat wynajmuje to samo biuro, to jest jedno piętro w budynku 15-piętrowym, jedno piętro, ma tam 15 pracowników i podpisał umowę na najbliższe chyba 50 lat, że jego firma tam się będzie mieścić już nawet po jego śmierci. Jedno piętro. Wyobrażałbyś sobie, że firma, która ma wartość 95 miliardów, ma jedno piętro w jakimś zwykłym budynku firmowym, biurowym w Omaha? No abstrakcja. Tu by się wydawało, że to będą jakieś takie wielkie przeszklone, takie ule, no nie, gdzie będą milion ludzi wchodzi tam i tak dalej. I spędzają tam cały czas i mają karnety i na dole jest siłownia i basen i wow, i nigdy nie wychodzę i nawet rodzinę mogę przeprowadzić, żeby nigdy już stamtąd nie wyjść nawet na weekend. A tu nie, tam parę pokoi i dzięki, cześć, jak biuro rachunkowe to wygląda. Wiem, bo są filmy, gdzie ono prowadza potem. Dosłownie jak biuro rachunkowe. Także tyle. Czemu? Regularnie go pytają, czemu? A on zawsze odpowiada, no bo nie potrzebuje więcej, no to co mam zrobić? Nie potrzeba, no to nie robimy. I tyle. A do tego daje nam to dużą wolność zmiany. Jakby trzeba kiedyś było, to możemy sobie dokoptować jeszcze jedno piętro. Załatwimy, no ale nie trzeba. Także jedziemy i za każdym razem Warren mówi o bezpieczeństwie. Poduchy finansowe, rozsądna taktyka i wchodzenie tylko w inwestycje, które bardzo mocno przeanalizował. To jest ciekawe, bo jest taki mit, że kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Nie zgadzam się z tym. Kiedyś ryzykowałem znacznie bardziej niż teraz i piłem, no w zasadzie to piłem dużo więcej szampana, żeby się znieczulić potem, jak banki do mnie dzwoniły z pogróżkami albo ludzie, że byłem niewypłacalny. To może to o to chodzi, że wtedy się przez to pije szampana. Teraz rzeczywiście dużo rzadziej. Natomiast tak naprawdę to umiarkowane ryzyko. Umiarkowane ryzyko to oznacza nie, że biegniesz po krawędzi wieżowca i sprawdzimy, czy spadniesz, w dodatku jak nigdy tego nie robiłeś, tylko umiarkowane ryzyko oznacza, że skaczesz na bungee. No, czyli no jest może strasznie, ale jednak masz te liny, robisz to z profesjonalistami, no i tyle. I nagle się okazuje, że w sumie to praktycznie nie da się sobie zrobić krzywdy. Prawie. No i tyle. I tak właśnie się robi sukces w życiu. Warren Buffett o tym często mówi. No akurat metafora bungee to moja, ale myślę, że podpisałby się pod tym. Także to jest to. I jeszcze jedna rzecz, którą Warren mówi w perspektywie zarówno narodowej, całych krajów, jak i indywidualnej. Mówi coś takiego, że pracujemy ciężko, budujemy jakąś wartość, na przykład w postaci pieniędzy albo swojej firmy i tak dalej, a potem oddajemy to po to, żeby robić głupoty, żeby nadmiernie konsumować. Czyli tak jakby rozdajemy kawałki swojej farmy, żeby chwilowo mieć cukierki. Rozumiesz to? A ta farma ci daje owoce i warzywa na całe życie twojej i twojej rodziny. A ty chwilowo za cukierki oddajesz na zawsze kawałek tej farmy. Cukierki są chwilowe, tak? Bo zjesz i to i tyle. A farmy już nie masz kawałków. I to mówił Warren w kontekście eksportu dużego ze Stanów Zjednoczonych, że na przykład ropę Stany eksportują, broń i różne inne rzeczy, że się za bardzo dolar uzależnia od innych walut, od innych krajów. Ale też mówi o jednostce, tak? Pracujemy ciężko, a potem co? Bierzesz kredyt na telefon i tracisz to. Potem zamiast się skupiać nad rozwojem firmy, nad nowymi produktami, to się martwisz ratami i tak dalej. Więc bardzo ważna to jest rzecz. Konsumujemy nadmiernie, według Warrena, nieadekwatnie do swoich realnych potrzeb, dalej pamiętając, że jego realną potrzebą jest odrzutowiec. Ale już nie 50 Rolls Royce'ów. Więc widzisz, to naprawdę. I on mówi, że po tych latach posiadania odrzutowca, ten odrzutowiec mu się zwrócił wielokrotnie. Mówi, tyle razy był temat, który trzeba było załatwić pilnie i nie było siły, żeby to załatwić inaczej niż odrzutowcem. Ale poleciał, załatwił i domknął. Więc tak to działa. No i co? Bardzo często też Warren mówi, że ludzie budują królestwo ze strachu.
tak? Czyli jak zarabiają, jak mają długi, to boją się, że będą niewypłacalni, a to jest nie do końca uzasadnione, bo nawet jakby tak było, to zawsze założą spółkę z o.o. i tak dalej, zawsze coś wymyślą. Jak już są wypłacalni, to się boją, że nie będą mieć na czynsz, mimo że zawsze mają na czynsz. Jak mają na czynsz i coś zarobią, to się boją, że to znowu stracą, tak? Mają dobrą firmę, dobrą pracę, znowu się o to boją. I to się nazywa inflacja strachu, czyli im więcej mają, tym więcej mają powodów, żeby się o to bać. Królestwo ze strachu. I Warren mówi, że ma kolegów, milionerów, miliarderów, którzy tam budują bunkry, stawiają sejfy, mają podziemia jakieś swoje, mają ochronę, 60 samochodów, jakby 59 się zepsuło i tak dalej, i budują królestwo strachu. Tak to nazwał. Królestwo strachu. I to jest ciekawe. To jest ciekawy trop, bo faktycznie bardzo wielu ludzi tak ma. I warto nad tym popracować, bo rzeczywiście to wtedy trochę nie ma sensu, nie? Po co komuś te, wiesz, własny sad ma i swoje poziomki tam hoduje i 4 bunkry na katastrofę atomową, która może nadejdzie za 40 lat, a może nigdy nie nadejdzie, ale strach i złe emocje i paranoja jest już z nim teraz, tu. Codziennie, każdego dnia, kortyzol, zabijanie się, zwiększanie szansy na raka, to wszystko się dzieje u niego tu już teraz. A zagrożenie jest, jakieś jest, ale ono jest mocno potencjalne. I tak się może okazać, że w środku nocy wybuchła elektrownia atomowa i rano, zanim on wstanie, żeby się o tym dowiedzieć i wejść do tego swojego bunkra, to już dawno ma fioletowe chmurki w domu. No i tyle, no. Tak to po prostu działa. Więc po prostu wniosek taki, że nie warto bać się nadmiernie, bo jest to nadmierne. No i już. To są strategie Warrena Buffetta. Myślę, że całkiem rozsądne, całkiem fajne, całkiem mądre i że możesz je zastosować. Jest to sporo wiedzy, ale zdecydowanie warto. Dziękuję Wam za obejrzenie, za zaufanie i działamy. Przypominam jednocześnie, że strategie inwestorów różnych, jeżeli chcesz inwestować w złoto, w kryptowaluty, w nieruchomości, w różne inne tematy, to zapraszam Cię gorąco do tego, abyś wszedł na strefę inwestora. Na strefę inwestora link masz poniżej i do tej niedzieli możesz tam dołączyć. Bardzo warto, bo jest dużo osób kompetentnych w swoich dziedzinach, także dojdą też niebawem moje moduły o psychologii inwestowania, więc też będzie bardzo ciekawie i polecam gorąco, zwłaszcza, że 997 brutto za totalną torpedę w inwestowaniu w przeróżne dziedziny, to uważam, że to jest dobry deal. Także wpadaj, zapraszam. No i jeszcze przypominam, dla tych, którzy chcą poznać języki, instytutlingwistyki.pl, a dla tych, którzy chcą poznać moje książki, ale w wersji audio, bo im się nie chce czytać, to ekspercja.com.pl, tam możesz znaleźć audiobooki. Dzięki bardzo, wszystkiego dobrego i do następnego. Cześć!